Kiedy jesteśmy w miejscu na przykład, które znamy, to jakby czujemy się spokojniej, nawet wtedy, kiedy wydarzy się coś, co stanowi dla nas wyzwanie i jest źródłem stresu, to z reguły ta aktywność stresowa, to pobudzenie jest mniejsze niż wtedy, kiedy jesteśmy w nowej sytuacji, w nowym miejscu, bo sama nowość jest źródłem stresu, a właśnie kiedy ten hipokamp rozpoznaje znajomą sytuację, to wtedy mówi do układu emocjonalnego tylko spokojnie z tym stresem, bo znamy to miejsce, znamy tą sytuację, więc tak naprawdę jakby wszystko jest... Pod kontrolą. Popatrzymy sobie na statystyki, to kobiety częściej zapadają na depresję i wydaje się, że pewne cechy różniące funkcjonowanie mózgu mężczyzny i kobiety mogą kobiety bardziej predysponować do, tych, do tej większej, jakby zapadalności na depresję. To znaczy, ten stres często jest, jego wrażliwość na ten stres, czyli łatwość i siła tego stresu i długotrwałość jest u kobiet większa. Mhm. Kobiety są też w wielu badaniach to wychodzi, są bardziej wrażliwe właśnie na te nieprzyjemności. Bodźce, te awersyjne bodźce, niż mężczyźni, ten stan takiej homeostazy, mówiąc takim językiem fizjologicznym, czyli tego dobrostanu, jest stanem, w którym nasz nastrój nie jest ani podwyższony, ani obniżony. Czyli można powiedzieć, że idealną sytuacją jest stan, który jest neutralny. Taki stan spokoju, ja bym go nazwał stanem spokoju, nie jak niektórzy mówią, że są być zadowoleni i mieć wielki uśmiech. Tylko po prostu stan spokoju, gdzie wszystko jest ok. Tak. Nie, nie mam żadnych potrzeb, mam wszystkie spełnione, ale nie jest też nic nie mam spełnione ponad to, co potrzebuję. Od dłuższego czasu mam problem ze snem. Często się wybudzam i mam kontuzję pleców. Wdrożyłem kilka zmian, jedną z nich była zmiana poduszek i materaca. Poszedłem do kilku miejsc z materacami i finalnie zostałem w salonie Senpo. I teraz uwaga, ich key message. Senpo i śpisz dobrze. Bardzo im zależało, żebym użył tego hasła? No to używam. Kontynuując. Przemiła pani doradziła mi jaki materac mam wybrać, bo było ich tyle, że sam bym sobie z tym nie poradził. Opowiedziała mi dlaczego właśnie taki i dlaczego materac, który wcześniej sobie upatrzyłem, był nie do końca trafiony. Po zmianie materaca i poduszek wygoda snu to jest jakiś kosmos. Człowiek kładzie się do łóżka, jakby zatapiał się w chłodnej chmurze. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak ogromna jest to różnica, dopóki nie spędziłem dwóch nocy w apartamencie ze zwykłym materacem. Nagle sobie przypomniałem jak to jest, nie móc się ułożyć w wygodnej pozycji. Tu cię coś gniecie, poduszka nie dopasowuje się do głowy, jest gorąco. Mas Masakra. Jeśli tak jak ja chcecie pozbyć się tego problemu, to wbijajcie do salonu SEMPO w waszym mieście i dajcie sobie doradzić ludziom, którzy naprawdę się na tym znają. Jeśli uprawiasz sport i chcesz kupować wszystkie potrzebne rzeczy w jednym miejscu, to sklep Jimbeam.pl sprawdzi się dla ciebie idealnie. Dostaniesz tam odżywki białkowe, suple, odzież i akcesoria sportowe oraz zdrową żywność. Sam nie lubię kupować z każdego produktu w innym sklepie, czego niestety nie da się uniknąć, ale dobrze, że są takie sklepy jak Jimbeam.pl, gdzie można składać jedno główne zamówienie. Z kodem Przemyk 10 dla pierwszych 100 osób Jimbeam.pl rozdaje rabat minus 10 na marki własne. Lepiej się pośpieszcie, miejsca szybko się kończą. Szczegóły znajdziecie w opisie podcastu. Wojciech Klas, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jestem nauczycielem akademickim. Wykładam na różnych kierunkach, ale wszystkie te przedmioty są w jakiś sposób związane z mózgiem. Jestem też popularyzatorem nauki, no właśnie w tej dziedzinie, czyli neurobiologii. No i jakby na trzecim miejscu jestem badaczem, choć jakby to ta część badawcza tej mojej pracy jest coraz, jakby coraz mniej kładę nacisku na to, coraz rzadziej mam okazję pracować w laboratorium, ale jednak ja tak pozostaję jakby blisko tej nauki, staram się śledzić na bieżąco wyniki najnowszych badań, więc czuję się jakby wciąż blisko tej nauki. Dlaczego starasz się albo jesteś coraz dalej od tej pracy w laboratorium? no to jest kwestia czasu którego nie ma za wiele no więc jakby duża część tej mojej pracy to zawsze była dydaktyka mm -hmm. praca ze studentami no popularyzacja jest moją wielką pasją po prostu to kocham no i siłą rzeczy no, nie starczało czasu na tą pracę badawczą która jednak zajmuje mnóstwo czasu trzeba temu się poświęcić w stu żeby być takim badaczem badaczem przez duże B mm -hmm. i mieć na tym polu jakieś takie sukcesy a przynajmniej zadowolenie z tego co się robi ona jest konkretne w nauce wiadomo z czego wynika. No więc, jakby to była taka kwestia wyboru tego, co jest dla mnie naj, najciekawsze, naj, najbardziej takie istotne, coś, co mi sprawia największą satysfakcję. No i też to było coś, co, co zdecydowało, to było to, że jednak w pracy nauczyciela, czy to takiego ze studentami, czy wtedy, kiedy jestem popularyzatorem, to jednak ta informacja zwrotna jest bardzo szybka. To znaczy, ta nagroda, na którą się czeka, tak chcąc, nie chcąc, ona jest bardzo szybko, to było, Bo widzę, że to daje efekty, to co mówię ktoś rozumie, na czyjejś twarzy widać pewien zachwyt czasem, a przynajmniej zrozumienie, więc to jest coś, co jest taką bardzo szybką, fajną nagrodą, która... Sprawia, że w porównaniu z nauką, gdzie na wyniki trzeba długo czekać, co prawda jest to wielka satysfakcja, ale to jest za długo dla mnie. Mm -hmm. Tak, zwłaszcza jeśli, tak jak ci mówiłem, masz dar do tego, żeby zarażać ludzi tym zainteresowaniem do neurobiologii, więc uważam, że jeśli będziesz o tym mówił i powstanie dzięki tobie więcej naukowców, to ta nauka i tak jakby pójdzie do przodu, więc być może to jest lepiej spędzony czas. Byłoby fajnie. To oczywiście taki jest cel, żeby też zafascynować, wyjaśnić. Ale ja mam taką jakby duszę nauczyciela, czyli ja sam zawsze siebie pytam dlaczego. To jest takie pytanie, które zawsze, od, odkąd pamiętam, mi towarzyszyło, takie, co sprawiało, że gdzieś tam zgłębiałem różne rzeczy, które mnie zainteresowały. No i też chciałbym właśnie taką mam misję, żeby ludzie też wiedzieli, jak działają na przykład ich mózgi. Co uważam, że jest niezwykle cenne, bo też pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych, co przekłada się na taką, jakby lepszą jakość tego życia psychicznego. Lepszą kondycję, kiedy wiemy. Dlaczego właśnie? Um, cofnąłbym się na chwilę do samego początku. Co sprawiło, że w ogóle zacząłeś się zajmować neurobiologią? No to była chyba trochę kwestia przypadku. Biologia na pewno była czymś, co mnie fascynowało. No i w trakcie studiów wybrałem specjalizację taką fizjologiczną. Robiłem pracę, która nie miała nic wspólnego z mózgiem miała dużo wspólnego z układem odpornościowym. No i potem, po skończonych studiach, kiedy zacząłem doktorat, to moja praca była z takiej dziedziny, która się nazywa neuroimmunologia, czyli czegoś, co właśnie odpowiada na pytanie, w jaki sposób układ odpornościowy jest połączony funkcjonalnie z układem nerwowym, czy też jak układ nerwowy wpływa na układ odpornościowy i odwrotnie. No i tak by taką moją działką było badanie wpływu substancji psychoaktywnych które mają takie działanie i ośrodkowe, czyli w mózgu, ale też działanie takie w, na obwodzie, czyli między nimi na układ odpornościowy. No i to była taka rzecz, która jakby naukowo mnie zafascynowała, którą się zajmowałem. No i jakby stamtąd była już prosta droga do tego, żeby zacząć zgłębiać samo funkcjonowanie mózgu, no bo one było czymś, co wyjaśniało to, w jaki sposób mózg wpływa na układ odpornościowy. No a kiedy tylko zacząłem zgłębiać właśnie jakby samo funkcjonowanie tego mózgu, no to się okazało, że to jest coś, co właściwie sprawia, że Czuję ogromną satysfakcję wtedy, kiedy odkrywam kolejne mechanizmy pracy mózgu, funkcje różne, neurotransmitery itd. I tak popłynęło właśnie w stronę tego, tej fascynacji samym mózgiem, już bez tego udziału układu odpornościowego. No i to tak trwa. Mhm, mm tak. Wczoraj oglądałem jeden z twoich filmów na YouTubie i właśnie to było dla mnie tak samo fascynujące, że już dawno nie oglądałem czegoś takiego, że ktoś po prostu miałeś narysowany ten mózg na takiej karce i opowiadałeś co tam się dzieje i po prostu siedziałem taki zainteresowany i obczajałem jak to wszystko działa, to było niesamowite, więc wcale nie jestem zdziwiony, że ciebie to też wciągnęło, no bo to jest po prostu super ciekawe, jak ten mózg działa i jak, jak można wykorzystać to, jak on działa na to, żebyśmy lepiej funkcjonowali w świecie. No taki jest cel. Znaczy właśnie takie opowiedzenie o tym, jak proces przebiega w Mózgu, no bo możemy znaleźć mnóstwo informacji w stylu, wklepiemy sobie w internecie, prawda, pytanie, jaka jest funkcja danej struktury, no i nam wyskoczą odpowiedzi, natomiast jakby to nie jest istota tego działania mózgu, bo tam żadna pojedyncza struktura nie jest odpowiedzialna za jakąś konkretną rzecz. Zawsze to jest współdziałanie, zawsze jest to proces, prąd płynie w tym mózgu, prawda. różne rzeczy są za różne rzeczy odpowiedzialne, różne części, ale tak naprawdę dopiero współdziałanie tych struktur wywołania, jakby ten obraz, który jest tym czymś, co stanowi podstawę tej naszej psychiki, tego co się dzieje w naszych głowach właśnie w tym filmie usłyszałem pierwszy raz, że hipokamp jest odpowiedzialny za to, że jak, jak człowiek radzi sobie ze stresem. I to była dla mnie taka nowość. Ja mówię, co? Przecież hipokamp jest odpowiedzialny za pamięć, jak to jest jeszcze odpowiedzialny za radzenie sobie ze stresem. No bo kompletnie tego nie wiedziałem byłem zaskoczony. Czyli to, to jest tak, że każda z, czy z tych części mózgu jest odpowiedzialna za bardzo wiele rzeczy. To nie jest tak, że hipokamp tylko pamięć i nic więcej. Tak jest, że każda ze struktur ma różne funkcje. W przypadku tego hipokampa, to oczywiście jego taką głównym, głównym jego zadaniem jest tworzenie pamięci. No ale można powiedzieć, że dzięki tej właśnie pamięci, czyli dzięki temu, że mózg bardzo szybko rozpoznaje, gdzie jest, w jakim miejscu, jaka to jest sytuacja, no to to pozwala też jakby wdrożyć w tym mózgu pewne mechanizmy, które pozwalają na to, żeby na przykład szybko znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu, mhm. kiedy tylko rozpoznajemy pewną sytuację. Więc w taki sposób jakby hipokam, kiedy działa sprawnie, czyli kiedy pozwala nam szybko i automatycznie orientować się w sytuacji, jest jednocześnie czymś, co szybciej... Pozwala, jakby, wdrożyć w życie pewne rozwiązanie, które jest, jakby, czymś, co spowodowało ten stres, i w ten sposób ten stres ulega przygaszeniu. Ale hipokam też ma, jakby, taką bezpośrednią funkcję kontrolną, sprawuje ją nad strukturami układu emocjonalnego, czyli tymi, które są odpowiedzialne za stres. No i wiemy, że ten hipokam po prostu przyhamowuje te struktury. Mhm. Naj, najbardziej jest to widoczne właśnie w takiej sytuacji, której, e, którą znamy. Czyli, jakby, kiedy jesteśmy w miejscu, na przykład które znamy, to jakby czujemy się spokojniej, nawet wtedy, kiedy wydarzy się coś. Co stanowi dla nas wyzwanie i jest źródłem stresu, to z reguły ta aktywność stresowa, to pobudzenie jest mniejsze niż wtedy, kiedy jesteśmy w nowej sytuacji, w nowym miejscu, bo sama nowość jest źródłem stresu, a właśnie kiedy ten hipokamp rozpoznaje znajomą sytuację, to wtedy mówi do układu emocjonalnego tylko spokojnie z tym stresem, bo znamy to miejsce, znamy tą sytuację, więc tak naprawdę jakby wszystko jest pod kontrolą. Mhm. Mm jakiś czas temu chciałem popracować nad swoją pamięcią i zacząłem brać suple od Asi z swoją drogą temorymi te i niezależnie od tego, czy one rzeczywiście działają, czy to zadziałało placebo, mam wrażenie, że moja pamięć się poprawiła i to, co było dla mnie fascynujące, pewnego dnia się obudziłem i tak pomyślałem sobie pamiętam z wczoraj rzeczy, których normalnie bym nie pamiętał i to, co zapamiętałem to, że właśnie mój poziom stresu się obniżył przez to, że czułem, że jak bardziej ogarniam życie, że im więcej jestem w stanie zapamiętać, co się działo wczoraj i przedwczoraj, tym jestem spokojniejszy, bo wyczuję, że mam większą kontrolę. I tak, bo usłyszałem o tym hipokampie i o tym, że on też kontroluje właśnie stres, to sobie pomyślałem, że to mogło być jakby odzwierciedlenie tego, ale oczywiście to jest mój jakiś subiektywny odbiór tej sytuacji. Znaczy, wyjaśnień może być kilka. To, o mhm. którym ty mówisz, ale wyjaśnienie może być też to, że generalnie jakby takim kluczem do powstawania pamięci są emocje. Czyli jakby te emocje, które, którym K których jakby efektem jest ten stres również, one dają jakby taki cynk do tego hipokampa, że słuchaj, trzeba to zapamiętać, bo sytuacja jest ważna, skoro czujemy emocje, jest coś, dzieje się coś ważnego, więc trzeba to zapamiętać. Ale teraz jeżeli na przykład ktoś ma pewne problemy, które są źródłem tego nieprzyjemnego stresu, to one te problemy jakby wysuwając się na pierwszy plan powodują, że mózg zapamiętuje wszystko to, co jest z tym właśnie związane. I wtedy jakby można powiedzieć inne rzeczy, które też są ważne, ale niestety w tym porównaniu z tą rzeczą, która nas stresuje, denerwuje, jest problemem, one są mniej ważne, więc jakby ten hipokamp niestety musi skupić się na zapamiętywaniu wszystkich szczegółów dotyczących tego stresującego wydarzenia, a nie innych rzeczy, które też są ważne, emocjonujące, ale niestety właśnie są mniej natężone, więc jakby redukcja tego nieprzyjemnego stresu. Towarzyszącego jakimś tam problemom życiowym, mhm. powoduje, że chcąc, nie chcąc, na wszystkie inne rzeczy bardziej zwracamy uwagę, one są bardziej emocjonujące, jakby to życie staje się piękniejsze, między innymi, i też więcej z niego zapamiętujemy, właśnie przez to, że no, nie ma nic konkurencyjnego wobec tych rzeczy i one są zapamiętywane priorytetowo. Jeśli mówimy o stresie w mózgu, to co ja myślę, to, to że to jest wysoki poziom kortyzolu. Czyli ja dobrze myślę, czy to nie jest takie proste? Znaczy, to nie tylko oczywiście kortyzolu, ale ten kortyzol jest taką miarą, która jest dobrą miarą poziomu tego stresu. Mm -hmm. Ten kortyzol oczywiście się wydziela w, z nadnerczy, czyli z jednego z narządów tego wydzielania wewnętrznego, hormonalnego, prawda, gruczołu, ale on, ponieważ bezproblemowo przekracza barierę krew-mózg, no to też się pojawia w mózgu. I ten kortyzol, działając w mózgu, ma taką, można powiedzieć, rolę raczej pozytywną. To znaczy on wspiera rzeczywiście mózg w tym, żeby radzić sobie z tą sytuacją, która stała się źródłem tego stresu. On pobudza naszą korę mózgową, pobudza mechanizmy kontroli tych emocji, też tego pobudzenia stresowego, więc on jest dobry chłopak. Natomiast wtedy, kiedy działa zbyt długo, no to po prostu można powiedzieć, że ma za dobre chęci, a ponieważ te dobre, tymi dobrymi chęciami wiadomo, co jest wybrukowane, no to jego robota robi ta, się taka, że efekty są no, złe. Czy człowiek może się stresować i nie mieć jednocześnie podbitego tętna? Pytam dlatego, bo nasze łupa to jest tak narzędzie takie jak Garmin do mierzenia tętna i różnych innych rzeczy odnośnie snu i tak I on mierzy że ma taki wykres odnośnie stresu. I patrzyłem, jak, jak, jak oni kalkulują ten stres i powiedzieli, że ten stres jest kalkulowany na podstawie tego, jak, jak szybko te bije mi serce i pewnie jakieś jeszcze inne małe rzeczy. Ale tak się zastanawiałem, czy to jest w takim razie dobry miernik tego, czy ja jestem zestresowany? Y to znaczy pytanie jest, czy ten aparat pomiarowy jest na pewno dobry. Natomiast mm. generalnie można powiedzieć, że stres ulega zredukowaniu wtedy, kiedy ma charakter powtarzalny, ale jednocześnie jest czymś, co sprawia, że jakby my kontrolujemy sytuację. Czyli kiedy pojawia się czasem wielokrotnie, ale mamy już dobrze wdrożone... Dobrze zapamiętane, opracowane i sprawdzone jako działające pewne rozwiązanie, no to wtedy ten stres staje się coraz mniejszy i przestajemy tak mocno reagować, choć możemy czuć oczywiście jakby tak świadomie pojawienie się pewnego problemu, mhm. to jednak reagujemy na niego z większym spokojem, dlatego że bardzo szybko zostaje wdrożona ta procedura reagowania na ten problem, na to wyzwanie, i w ten sposób jakby bardzo szybko jest ograniczona. Ta aktywność stresowa jako coś, co jest niepotrzebne. Czyli ten stres jest najsilniejszy wtedy, kiedy stykamy się z nim po raz pierwszy, z czymś, co jest źródłem stresu, albo spotykamy, napotykamy ten powód tego stresu wielokrotnie, ale jednocześnie nie mając dobrego rozwiązania. A czy może być sytuacja, że mam podbity kortyzol i jednocześnie moje serce jest spokojne? Czy to zawsze działa jedno, idzie razem ze sobą? No, co do zasady, raczej powinno iść to w parze. Mhm. Natomiast oczywiście można mieć pewne zmiany dotyczące jakby funkcjonowania na przykład na tych nadnerczy, tej kory nadnerczy, która jest związana jest z produkcją tego kortyzolu. I jednocześnie mieć pewne mechanizmy adaptacyjne związane z tym układem współczulnym, który steruje pracą serca. Natomiast jakby co do zasady, raczej te dwie reakcje są dość podobne do siebie, to znaczy, one zachodzą równocześnie, no ich jakby mają takie synergistyczne działanie, czyli jakby wspólnie razem odpowiedzialne są za te zmiany, które mają miejsce w stresie, więc jakby w interesie organizmu jest to, żeby te dwa systemy działały porównywalnie silnie, mhm. dlatego że no po prostu razem siebie wspierają wzajemnie w tych procesach, za które odpowiedzialne są. Mm. Chciałem dzisiaj porozmawiać o depresji i zastanawiałem się, jak otworzyć ten temat, ale wydaje mi się, że dobrym otwarciem będzie po prostu rozpoczęcie od tego, co się dzieje z mózgiem u osoby w depresji. Wiem, że to jest bardzo szerokie pytanie, ale myślę, że możemy w ten sposób zacząć. Znaczy, generalnie gdybyśmy mieli to powiedzieć w takim najkrótszym. Nie musimy te... w najkrótszym. Tak, ale może od tego zacznijmy, bo to <grym> będzie takie coś, co będzie punktem wyjścia pewnie, ale generalnie jest tak, że układ emocjonalny działa za mocno, kora mózgowa działa za słabo a te dwie części naszego mózgu, można powiedzieć, działają często ze sobą w pewnej kontrze, to znaczy układ emocjonalny jest czymś, co wytycza pewien pierwotny kierunek, w jakim nasz mózg powinien podążyć, jeśli chodzi o jego działanie i nasze zachowanie, czyli układ emocjonalny podpowiada na przykład uciekaj, walcz, to co to znamy, prawda? Natomiast kora mózgowa ma stać na straży tego, czy to, co podpowiada układ emocjonalny, w jakby w takim szerszym spojrzeniu, prawda, z szerszym i dalszym do przodu, czy to jest na pewno właściwa podpowiedź i ma zadanie ją korygować, czyli czasem stłamsić ten układ emocjonalny jako, jako Coś, co daje złą podpowiedź albo nieadekwatną do sytuacji. I można powiedzieć, że zmiana tej, tej, tej proporcji, tej aktywności tych dwóch struktur, tych dwóch dużych części mózgu sprawia, że te emocje u osoby, która cierpi na depresję, się wybijają na plan pierwszy, i można powiedzieć, że narzucają jakby w swoją wolę całej reszcie mózgu, czyli kora mózgowa słabnąc, nieco poddaje się temu, w jaki sposób ten świat, tą sytuację tej osoby widzi ten układ emocjonalny. No i ta osoba, chcąc, nie chcąc, jakby. Ma trudność z tym, żeby to weryfikować tak racjonalnie, no więc, jakby pozostaje pod wpływem i tym, jakby to, jak ten układ emocjonalny definiuje ten świat. To jest w największym na skrócie. Natomiast, rozwijając ten wątek, to wiemy, że ta kora mózgowa, właśnie, która służy temu kontrolowaniu sytuacji, czyli mam na myśli korę przedczołową, zwłaszcza te zewnętrzne części tej kory, te, położone, jakby na powierzchni mózgu, to są te, które mają tą funkcję kontrolną. No i wiemy, że wtedy, kiedy na przykład rozwija się ta depresja, czyli często z powodu takiego chronicznego stresu niekontrolowanego, gdzie ktoś nie może pozbyć się tego źródła problemu, tego stresu, to ta kora słabnie, w sensie jej funkcje spadają, zmniejsza się również jej objętość, czyli jakby ona staje się coraz cieńsza. I to jest spowodowane tym utrzymującym się wysokim poziomem stresu i być może w tym również tłumacza swoje palce ten kortyzol, który działa za długo i zaczyna robić złą robotę. Yy, I to jest powodem tego, że ona, ta kora nie może podjąć tej swojej normalnej funkcji, czyli tego racjonalnego oceniania rzeczywistości, podejmowania jakichś takich właśnie... Yy, Procedur, które będą e, czymś, co będzie stało troszkę w kontrze do tego układu emocjonalnego, będzie czymś, co będzie z jej perspektywy, czyli kogoś, kto patrzy szeroko i daleko, będzie czymś, co będzie najlepszym rozwiązaniem. No i wtedy, jakby ten ktoś, ona, ponieważ ona całkowicie się nie wyłącza, więc ten ktoś, jakby dostaje te sygnały z tego układu emocjonalnego do swojej świadomości. Ale ma na tyle słabą tą korę, że poza tym, że zdaje sobie sprawę z tego, co układ emocjonalny mówi, czyli z tych emocji, które czuje, to jednocześnie ma za małą moc ta kora, żeby ta osoba była w stanie podjąć pewną taką refleksję nad tym, co czuje, i żeby mogła wyjść troszkę z siebie, zobaczyć siebie z boku, ocenić swoją sytuację i podjąć decyzję, która będzie brzmiała: Nie układ emocjonalny podpowiada mi źle, a ja racjonalnie podejmę decyzję taką i taką. Więc ta osoba, jakby, jest świadoma swoich emocji, ale ma trudność z tym, żeby te emocje stł stłumić w jakiś sposób rozwiązać pewien problem inaczej niż podpowiadałem emocji. Czyli przykładem mogłoby być, że ktoś jest bardzo smutny i zdemotywowany, i jeśli jego kora przedczołowa działa poprawnie, to i tak pójdzie do pracy, natomiast jeśli ta osoba jest w depresji, to nie podejmie tej decyzji, żeby i tak pójść do pracy, do pracy tylko będzie jakby zniewolona tymi emocjami i nie pójdzie do pracy. Znaczy z tą pracą, jak już taki przykład podałeś, to jest tak, że kiedy osoba cierpi na depresję, to ona do tej pracy może pójść. I ona w tej pracy może nawet działać w sposób, który będzie przypominał jej działanie takie tradycyjne, w sensie tak jak do tej pory. Natomiast tak, że ta osoba już tak kompletnie wycofa się z życia, to jest najczęściej taki etap już bardzo ciężkiej depresji, kiedy tej osobie już brakuje nawet motywacji tego napędu, ale też aktywności tego mózgu, nawet do rzeczy, które są czymś, co jest mocno utrwalone. Bo takie powtarzające się czynności, które wykonujemy w naszym życiu, typu chodzenie do pracy, chodzenie do szkoły, różne tego typu powtarzające się rzeczy, są, mają to do siebie, że mózg już jakby nie musi wytwarzać wobec tych czynności takich procesów motywacyjnych, jak to ma miejsce wtedy, kiedy coś mamy zrobić po raz pierwszy. Czyli jakby troszkę jest jakby przyzwyczajony do tego, że to robi. To są pewne automatyzmy, które są całkiem prosto wyzwalane pod wpływem kontekstu. Czyli budzimy się, mózg rozpoznaje, że to jest początek dnia, więc zaczynamy się szykować do tego wyjścia, do pracy, szkoły i tak dalej. Więc to są pewne takie stereotypy, automatyzmy, które się powtarzają. I ta osoba jest w stanie je wykonywać. Ona nie będzie miała z tego radości, ale będzie w stanie to wykonywać. To tak można powiedzieć, że te powtarzające się rzeczy są czymś dostępnym dla osoby w depresji, co może być oczywiście źródłem takiej pomyłki albo takiego trochę deprecjonowania tego, czy ktoś jest chory, czy nie. No bo ludzie myślą sobie tak, osoba w depresji to powinna być zamknięta w swoim domu, płakać do poduszki, nie mieć siły na nic, natomiast ta osoba może dalej może wykonywać pewne działania, które dla osoby z zewnątrz mogą być. Pewnego rodzaju dowodem na to, że nie jest tak źle, mm -hmm. ale to, że ona to robi, to, to nie jest dowód na to, że ona jest zdrowa psychicznie. To... Tak, już były dwie osoby podczas tego podcastu, które powiedziały mi, że mają depresję, ja tak sobie myślałem, jak to ci ludzie mają depresję, jak siedzą tutaj ze mną, rozmawiają, uśmiechają się, jakby wszystko wygląda, jakby było normalnie, natomiast powiedzieli, że mają stwierdzoną depresję, więc to było dla mnie zaskoczenie, bo ja też miałem trochę takie przeświadczenie, że jak ktoś ma depresję, to jednak jest to po tej osobie rozpoznawalne i widoczne, a po nich w żaden sposób nie byłem w stanie tego rozpoznać. No tam też w depresji jest bardzo ważny taki mo motyw samooceny, która spada, która sprawia, że dana osoba, jakby właśnie ma na tyle świadomości, że jakby jest źle z nią. Czuje się źle, czuje, że zawala, czuje, że nie jest tak, jak powinno być. Więc jakby potrafi siebie ocenić jako kogoś, kto ponosi porażki. I oczywiście to jest nieprzyjemne, więc ta osoba próbuje uciekać od tego. Przeświadczenia, no, próbując jakby zachować to, co robiła do tej pory, po to, żeby troszkę sobie samemu, troszkę innym, temu światu udowodnić, że nie jest tak źle, że jest dalej skuteczna, że dalej może robić to, co robi. Co oczywiście sprawia, że jak to dalej nie będzie przynosiło tych rezultatów, ta osoba może coś robić z przeświadczeniem, takim instynktownym, że to jej pomoże, to jej coś da sprawi, że będzie lepiej, ale ponieważ ona jednak ten mózg ma działający nieprawidłowo, to nie jest w stanie czerpać z tego satysfakcji, ona jest coraz słabsza. Więc to powoduje, że ta osoba ma też jeszcze coraz gorszą tą samoocenę, coraz mniejszą motywację, jakby opartą na tym złym doświadczeniu, co sprawia, że w którymś momencie rzeczywiście ta osoba już nie jest w stanie podejmować nawet tych działań, które są takie stereotypowe, wykonywane jakby tak automatycznie. Mhm. Mm Um, z czego wynika to, że jedne części mózgu w depresji się obkurczają, a inne działają bardziej aktywnie? Tego nie rozumiem. Teoretycznie pod wpływem stresu wszystkie powinny się obkurczyć. Znaczy to jest tak, że pod wpływem tego stresu dochodzi do pewnego zakłócenia działania różnych systemów neurotransmiterowych, a te z kolei systemy neurotransmiterowe są odpowiedzialne za aktywację genów, które pozwalają na to, żeby utrzymana była pewna struktura taka anatomiczna danego fragmentu mózgu. No i teraz, żeby nie wchodzić w takie molekularne kwestie, to jednym z takich systemów neurotransmiterowych jest system, który wszyscy pewnie znamy, czyli system serotoninowy. I on wtedy, kiedy stres ma charakter chroniczny, czyli prowadzi jakby może prowadzić do tej depresji. W tym chronicznym stresie ten poziom serotoniny jest albo niższy, albo komórki w różnych częściach mózgu nie są w stanie reagować na tą serotoninę w sposób właściwy, bo zostaje zaburzona jakby struktura receptorów. Za mało jest receptorów niektórych, albo za dużo innych, i to zaburza funkcjonowanie tego systemu. I to jest pod wpływem tego stresu, czy to może być genetyczne? Czy pod wpływem stresu dochodzi do zakłócenia, natomiast osoby niektóre mogą być genetycznie uwarunkowane do tego, że to będzie zachodziło w sposób jakby ułatwiony. Czyli są jakby genetycznie podatne na taki rozwój zaburzeń związanych z depresją. Mhm. No i teraz jakby zakłócenie działania tej serotoniny, ale nie tylko, powoduje, że właśnie te geny, które kodują białka, tak zwane wzrostowe, czynniki wzrostowe, ich jest za mało w niektórych częściach mózgu i między nimi jedną z tych części mózgu jest nasza kora, ta boczna, przedczołowa, ale też ten hipokam właśnie. I one właśnie ulegają pod wpływem tego takiemu skurczeniu, zmniejszeniu objętości, dlatego że w tych częściach kory normalnie te neurony mają bardzo dużo takich rozgałęzień, tak zwane drzewa dendrytyczne, czyli takie wypustki, które służą do komunikacji jednej komórki z innymi komórkami, które na, nią, na nie działają. Te synapsy nie mogą być utrzymywane, czyli jakby ona traci te synapsy i utrata tych synaps powoduje też taką jakby w drugiej kolejności zmniejszenie objętości, ponieważ jakby ta tkanka zajmuje mniej miejsca, skoro ma mniej połączeń i dlatego dochodzi takie obkurczenia. Mhm. Natomiast na szczęście to jest tak, że te komórki nie giną, to znaczy one są tam, tylko są mniejsze, mają mniej tych rozgałęźni, ale one są. Mhm. Dlatego to jest jakby coś, co daje dużą nadzieję na to, że można przywrócić w 100% normalne funkcjonowanie mózgu. Dlatego, że wtedy, kiedy w końcu ta kora podejmie działanie, kiedy ta osoba w jakiś sposób znajdzie rozwiązanie tych, tej trudnej sytuacji, albo wielu trudnych sytuacji, które stały się źródłem tego stresu, to wraz jakby z przywracaniem. Te, tego normalnego funkcjonowania, redukcją tego stresu, dochodzi też do wznowienia, jakby pracy tych genów, które kodują te czynniki wzrostowe, i skutkiem tego jest ponowne odbudowanie tych sieci neuronowych w tej korze. I ona wtedy już jest w stanie samodzielnie kontrolować sytuację, nawet bez wsparcia takiego farmakologicznego. Ta osoba jest w stanie, jakby tak wyjść na prostą i podjąć już taką. No, czynność swojego mózgu jak, jak powinna podejmować. A jeśli chodzi o te obszary mózgu, które są nadaktywne, na przykład ciało migdałowate, to tam te synapsy się nie, nie, nie niszczą, jest ich więcej, czy to po prostu jest, może być nadaktywne, jednocześnie nie zwiększając swojej objętości? Może być nadaktywne, to najczęściej wtedy, kiedy wzrasta, na przykład ilość receptorów, które jest, jakby są związane z pobudzaniem tego ciała migdałowego, może też ulegać rozrostowi, czyli te czynniki wzrostowe mogą być w różnych Miejscach w różny sposób aktywowane albo dezaktywowane. No i wydaje się, że akurat w tych strukturach układu emocjonalnego, w tym w tym ciele migdałowatym, który jest niezwykle ważny w tym układzie emocjonalnym, te czynniki wzrostowe mogą działać w sposób jakby bardziej wydajny, powodując, że tamte synapsy się, ich liczba się zwiększa, co zwiększa właśnie wrażliwość tego ciała migdałowatego na sygnały z otoczenia na przykład. Czyli właśnie sprawia, że ten smutek, ten, ten ujemny znak emocjonalny, który nadaje tej rzeczywistości, to ciało migdałowate jest coraz większe, coraz silniejsze i coraz łatwiej powstaje kosztem jakby reagowania pozytywnymi znakami emocjonalnymi, czyli można powiedzieć, że przesuwa się jakby ta proporcja, czyli ten, to ciało migdałowate za łatwo i za mocno widzi tą rzeczywistość w sposób negatywny, a jest za mało wrażliwe na rzeczy, które są pozytywne, czyli jakby te znaki emocjonalne pozytywne albo nie powstają, albo powstają jako bardzo słabe, więc ta osoba ma, można powiedzieć, takie skrzywione spojrzenie na rzeczywistość, bo świat się wydaje gorszy niż w rzeczywistości jest, ale to jest kwestia tego, na co zwracamy uwagę, na co zwraca uwagę nasz układ emocjonalny. Tego właśnie nie, nie do końca to rozumiem. Jeśli to ciało migdałowate jest bardziej aktywne, to nie powinno produkować i pozytywnych, i negatywnych bodźców w tym samym zakresie, a nie tylko te negatywne w większym zakresie? Znaczy, teoretycznie mogłoby tak być, ale nie jest tak, dlatego że jakby są różne neurony, które są odpowiedzialne za różne emocje, mhm. za te różne znaki emocjonalne. I teraz jeżeli te neurony, które są odpowiedzialne za nadawanie tego ujemnego znaku emocjonalnego, mają więcej synaps, stają się bardziej wrażliwe, no to wtedy jakby znacznie łatwiej jest je pobudzić, a więc ten próg pobudzenia tych, tych właśnie zabarwiających negatywnie świat neuronów jest niższy, więc jakby wszystko bardziej jest przykre, smutne i wzbudzające poczucie zagrożenia. Natomiast te neurony, które są odpowiedziane za rozpoznawanie rzeczy fajnych, pozytywnych, takich, które mogą wieścić coś przyjemnego, one są albo tak samo wrażliwe, jak były wcześniej, albo wręcz spada ich wrażliwość z tego powodu, że jakby tamte które zabarwiają ujemnie, są tak aktywne, że jakby mózg jako całość, kiedy nie widzi niczego pozytywnego, to wspiera tylko te, które widzą coś negatywnie, a nie wspiera tych neuronów, które widzą coś pozytywnego, czyli jakby te synapsy wtedy ulegają takiemu osłabieniu, czyli to sprawia, że w którymś momencie już nie sposób zareagować pozytywnie nawet na coś, co dla tej osoby jest czymś, co ona doświadczała jako pozytywne. Tego chyba nie rozumiem. Jak to jest możliwe, że ten mózg jest taki mądry, żeby wybrać sobie te neurony, które odpowiadają za negatywne doświadczenia i je wzmocnić i jednocześnie nie wzmacniać, bądź zostawić takie same, bądź osłabić te za pozytywne? Jak, to, jak, on, jak on dokonuje tej decyzji? Czy znaczy My wciąż to jakby poznajemy, ale wydaje się, że to jest tak, że to są pewne takie sieci zamknięte, czyli pewne takie obwody, które, które są w tym naszym mózgu, które można powiedzieć Albo są aktywowane, i wtedy jakby zwrotnie mogą wspierać pewne neurony, które rozpoczęły jakby ten cykl cały, cały ten, ten, cykl, ten cykl aktywności, albo jeżeli ten początkowy neuron jest niepobudzony, to wtedy też cały jakby ten szlak jest niepobudzony, w związku z tym ten pierwszy nie dostaje tego wsparcia. Znaczy, wiemy, że tak może być, jak mówię, dlatego że wiemy, że na przykład takie doświadczenia częste, takie negatywne, ale też pozytywne, sprawiają, że właśnie ten układ emocjonalny jako całość zaczyna właśnie zwracać większą uwagę. Mocniej, łatwiej na rzeczy, które są tym czymś, czego często doświadcza. Czyli to jest tak, tak jak buduje się nawyk. Jeśli buduje się nawyk i powtarza się tę samą czynność, to te neurony też odpowiedzialne za ten nawyk też się rozbudowują. Tak. mając coraz więcej synaps, coraz łatwiej wzbudzić tą, tą reakcję, ten nawyk. Więc to są takie zmiany plastyczne. One mogą być albo na plus czyli wzmaga się wrażliwość, albo na minus, czyli spada wrażliwość różnych neuronów na pewne sygnały. Czyli teoretycznie mogłoby być tak, że to się najczęściej będzie działo u osób, które mają predyspozycję do interpretowania rzeczywistości już jako negatywną. I to, to się pogłębia, pogłębia, pogłębia i dochodzi do, do, do takiego rozwoju, że może być depresja. Może tak być, tak. Mhm. Ale to póki co, jakby to jest cały czas w fazie badań. My nie wiemy dokładnie, jak to się dzieje, a na dodatek jakby coś, co... Z jednej strony, jakby patrząc na badania bliźniąt jednojejowych, patrząc na takie współwystępowanie wśród tych bliźniąt depresji, czy patrząc na to, jak to się dziedziczy w rodzinach, prawda, ta skłonność do depresji, wiemy, że to jest coś, co jest mocno związane z genami. Dziwnie, bo. Wiemy, że to musi mieć związek z genetyką, ale jest bardzo trudno, żeby w badaniach takich, które poszukują genów odpowiedzialnych za tą skłonność do depresji, bardzo trudno jest wskazać konkretne geny, które miały być za to odpowiedzialne. Mm -hmm. Tych genów kandydatów na to, że one mogą być tymi odpowiedzialnymi za tą skłonność do depresji, jest bardzo mało. I one dotyczą i tego systemu serotoninowego, dotyczą też tego systemu nagrody związanego z dopaminą, dotyczą też tych genów odpowiedzialnych za te czynniki wzrostowe, ale żaden z tych genów nie jest czymś takim, takim strzałem w dychę, w dziesiątkę, że to jest ten gen, to jest właśnie to sprawa, jego sprawką tej, tego genu konkretnego wariantu, jeżeli się go posiada, że to cię czyni predysponowanym do depresji. Czyli po prostu jeszcze nie do końca wiemy, jest za wcześnie na to, żeby dać jakąś taką konkretną odpowiedź na to. Tak, na to, co wiemy na dzisiaj, to to, że to nie jest na pewno jednogenowa cecha. Czyli jakby jest wiele różnych genów, które co prawda odpowiedzialne są za różne mechanizmy dotyczące różnych systemów w naszym mózgu, ale one jednocześnie mają oczywiście pewne wspólne mianowniki, czyli jakby wszystkie te geny, w jaki sposób widzimy ich rolę w tym patomechanizmie, tej depresji, czyli jakby one mają związek z tą depresją, wszystkie, tylko w różnych miejscach i być może jest tak, że trzeba mieć tych genów kilka takich, można powiedzieć, gorszych wariantów, sprawiających, że ktoś jest podatny na depresję, żeby to rzeczywiście znalazło takie, można powiedzieć, taką drogę do tego, żeby w niesprzyjających warunkach otoczenia mogło dojść do rozwoju tej, tej depresji. Hmm. Jedno pytanie, jak oglądałem ten Twój wykład na YouTubie, które mi się pojawiło w głowie, to dlaczego nie jest tak, że jeśli niektóre części mózgu są bardziej aktywne, a inne są mniej aktywne, to nie powinno się to w jakiś sposób wyrównywać? Czy to są tak różne funkcje, że to nie, nie ma żadnego znaczenia? To znaczy, ta aktywność taka neuronalna, ta elektryczna, ona jakby rozprzestrzenia się w naszym mózgu po konkretnych drogach. Czyli można powiedzieć, że jeżeli dana część mózgu jest mocno aktywna i ma bardzo duży związek z pracą innej części mózgu, gdzie jedna część wpływa na drugą część mózgu, to bardzo często one wtedy wykazują podobną aktywność i podobne zmiany aktywności. Natomiast, ponieważ tych różnych systemów, które służą regulacji pracy naszego mózgu, jest tak dużo, to może być tak, że jedna struktura, będąc nadaktywna, jednocześnie aktywuje w innej części mózgu pewne procesy, które działają odwrotnie, czyli hamująco na jakąś inną część naszego mózgu. I tak można powiedzieć, że troszkę tak jest. To znaczy, jak zaczęliśmy mówić od tego, tego takiego balansu aktywności układu emocjonalnego i tej kory mózgowej, mhm. to wiemy, że jest taka część naszego Naszego mózgu, e, taka część kory mózgowej, która nazywa się korą zakręto I ta kora zakręto często pełni rolę takiego, można powiedzieć troszkę, arbitra, to nie jest dobre słowo, ale ona często pełni taką rolę, że albo wspiera bardziej korę mózgową, albo wspiera bardziej układ emocjonalny. I często dzieje się to w ten sposób, że ten, który ma dużo, większą moc, dostaje taki bonus od tego właśnie od tej kory zakrętu obręczy, żeby łatwiej było mózgowi podjąć jakąś decyzję, czy słuchać rozsądku, czy słuchać emocji. I wydaje się, że w którymś momencie, kiedy ten układ emocjonalny rośnie w siłę pod wpływem tego chronicznego stresu, a ta kora słabnie, to ten zakręt obręczy dobija tą sytuację, jakby do tego momentu, kiedy już tej korze mózgowej bardzo trudno jest podjąć tą decyzję o tym, że nie, to ja kontroluję sytuację, bo ten zakręt obręczy wspiera ten układ emocjonalny i dodaje jemu dodatkowej aktywności, która sprawia, że w którymś momencie właśnie ta kora już nie jest w stanie i ona dostaje taki, można powiedzieć, sygnał hamujący, ten układ emocjonalny dostaje sygnał wspierający, który sprawia, że ta dysproporcja się pogłębia, no i w ten sposób właśnie dochodzi do takiej sytuacji, o której mówisz, czyli właśnie, że jedne części mózgu są nadaktywne, inne części mózgu są za mało aktywne i to tak się dzieje. I dlatego nie można się komunikować z takimi osobami na zasadzie weź się w garść, bo taki komunikat do danej osoby to jest komunikat do tej kory przedczołowej, która jest po prostu niewystarczająco aktywna i nie jest w stanie posłuchać się tej w cudzysłowie, rady. Tak, ona może też w którymś momencie już nawet nie rozumieć do końca, jakkolwiek to się dziwnie wydaje, tego komunikatu, w tym znaczeniu, że on może być czymś, co nie spełni tej swojej roli. To znaczy, albo ta osoba nie będzie w stanie jakby dostrzec. Jeżeli to jest jakiś konkretne, na przykład konkretny pomysł, typu, że ktoś mówi, nie wiem, może na przykład zjedz coś smacznego, to ci poprawi humor, tak? mm -hmm. albo pójść sobie do kina, tam się poczujesz fajnie, prawda? Albo spotka się z przyjaciółmi, bo siedzisz taka smutna, czy siedzisz taki smutny w pokoju, to teraz jakby ten sygnał, który teoretycznie powinien zapalić lampkę i spowodować powstanie takiego procesu, który nazywamy oczekiwaniem nagrody, czyli Motywacji, on się nie pojawi przez słabość układu motywacyjnego, układu nagrody, czyli ta osoba niby daje dobrą radę, taką dopasowaną indywidualnie do kogoś. Z dobrą intencją. Tak, z dobrą intencją i teoretycznie proponuje coś, co rzeczywiście wie, że ta osoba lubiła to, ale ta osoba może tego jakby nie odczytać w ten sposób, czyli dla niej się to nie będzie wydawało takie atrakcyjne, jak powinno być. Czyli jakby to się zmienia, tak jak czasem prawda, nudzimy się różnymi rzeczami atrakcyjność spada, prawda, to jakby to się dzieje na tej samej zasadzie, czyli oczywiście nie w tym mechanizmie, ale z powodu słabości tego układu nagrody ta osoba w depresji nie dostrzega tego fajne, tych fajnych rzeczy, tej nagrody, jak to mówimy w neurobiologii, tej korzyści, którą może odnieść z danego zachowania. I ona tego nie kupi, po prostu nie kupi. Czyli mówiąc do takiej osoby, zjedz sobie coś dobrego, tu masz posiłek, który zawsze lubiłeś bądź lubiłaś, ta osoba nawet jedząc ten posiłek nie będzie odczuwała takiej przyjemności, jaką odczuwała wcześniej, tak. z uwagi na to, że brakuje tej tak zwanej dopaminy. Tak, tak. Ta, ta słabość powoduje, że trudno się zmotywować do rzeczy nowych zwłaszcza, do rzeczy, które wymagają dużego wysiłku, które nie są utrwalone których nie robimy na co dzień często. Trudno, bo zobaczyć trudno jest w tym nagrodę, ale też trudno do, poczuć tą nagrodę, poczuć tą przyjemność. Ten układ nagrody jest trwale osłabiony, a więc jakby i nie pozwala się zmotywować, ale też nie pozwala w pełni odczuwać tej przyjemności, kiedy ona się dzieje. Brzmi to strasznie. Mam nadzieję, że nigdy nie będę w takiej sytuacji, gdzie będę musiał czegoś takiego doświadczać i nie będę w stanie odbierać tych bodźców, które są z zewnątrz dostarczane do mnie z dobrą intencją, a ja po prostu nie będę w stanie tego odczuć i też nie, ci ludzie te reguły nie potrafią zakomunikować tego, że to po prostu nie sprawia mi takiej przyjemności jak wcześniej i ci, tamci ludzie też nie potrafią tego zrozumieć, bo oni mają działające mózgi tak jak zwykle działają i dla nich to jest nie, nie do wyobrażenia pewnie. No, ale to jednocześnie, znaczy, w pewnym sensie to widać dlatego, że jakby ten stan taki zdemotywowania widać potem, że te osoby właśnie przestają podejmować pewne działania, które były dla nich typowe. Czyli jakby wycofują się z tego życia takiego społecznego na przykład, który jeżeli takie prowadziły, to widać to wyraźnie, że te osoby się rzadziej spotykają, rzadziej robią rzeczy, które na co dzień były sprawiały im przyjemność, więc jeżeli tylko kogoś znamy, to jakby Patrząc kogoś, obserwując bardzo dokładnie, widać pe pe na pewnej perspektywie czasu takie zmniejszenie intensywności działań, które ta osoba normalnie wykonywała, które były dla niej czymś przyjemnym i fajnym. I w pewnym sensie, jakkolwiek, trudno jest samemu powiedzieć, to już mi nie sprawia przyjemności, bo właśnie ten ktoś może mieć za małą moc tej kory, żeby tak w sposób taki perspektywiczny spojrzeć na zmiany pewnego tego procesu osiągania tej przyjemności. Bo to się zmienia bardzo powolutku, więc nie jest to taka drastyczna zmiana, że dzisiaj mi to smakuje, a jutro już mi nie smakuje. Bo to byłoby łatwo zdiagnozować, że oj, coś się ze mną dzieje. Ale ponieważ te zmiany są płynne, to trudno to samemu stwierdzić. Natomiast z boku patrząc, widać wyraźnie, że spada intensywność. Tak samo jak w przypadku. Akurat w drugą stronę procesu, czyli kiedy ktoś się uzależnia od czegoś, to widać też z kolei, że rośnie intensywność wykonywania pewnej czynności w czasie. Mhm. To jest też taki parametr diagnostyczny, który sugeruje, że ta osoba też przechodzi pewną adaptację, pewną zmniejszenie przyjemności, ale wywołane właśnie tymi procesami uzależnienia. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com. Dyryopuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info: do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Poczemu czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Hmm. To, co do, do tej pory powiedzieliśmy, brzmi trochę tak, jakby te osoby nie do końca miały możliwość podjęcia jakichś sensownych działań. I teraz to, na czym się zastanawiam, to Czym, jaka jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy potrafią posłuchać tej rady weź się w garść, albo potrafią posłuchać podcastu, gdzie Huberman gada z Goginisem na przykład i stwierdzą, dobra, moje życie nie idzie dokładnie tak, jak jakbym chciał, coś muszę zrobić, pomimo tego, jakkolwiek się czuję, coś muszę zrobić. Jaka jest różnica, że niektórzy nie są, nie odbierają tych bodźców, a inni są w stanie odebrać te bodźce? No, zależy to od pewnej takiej charakterystyki danej osoby, to znaczy powiedzmy, że stan każdej osoby jest na pewno, może być bardzo różny, czyli te osoby przeżyły różne rzeczy, one trwały różnie długo, mają różne te systemy nerwowe o różnej wrażliwości na te zmiany patologiczne, które mają miejsce w tym chronicznym stresie, więc jakby po pierwsze mamy tą zmienność międzyosobniczą, która bardzo różni nas pod względem tej oporności na ten chroniczny stres. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że może mieć osoby na różnym etapie, to znaczy ta sama osoba, która jeszcze jest w stanie jakby wziąć się w garść, w tym sensie zrobić coś, co jej pomoże, chociażby na przykład zwrócić się do przyjaciół, rodziny, prawda, czy specjalisty z prośbą o pomoc, przyznaniem się przed sobą samym, przed nimi, że mam problem, nie jestem tym, kim byłem do tej pory, ale ta sama osoba za jakiś czas już nie będzie w stanie tego zrobić. Czyli jest to też kwestia jakby natężenia tej depresji, ona nie jest zerojedynkowa, jest czymś, tym zaburzeniem, które jest dość takie, można powiedzieć, płynnie się zmienia od takiej słabszej w postaci, prawda? Takiej dystymii, czyli takiego obniżenia nastroju, powiedzmy, ale takiego, którym jeszcze człowiek ma te takie momenty wzlotów, prawda? Że jeszcze jest w stanie cieszyć się dużą radością z rzeczy, zwłaszcza takich niespodziewanych, mhm. które z reguły są czymś bardziej przyjemnym dla nas w odbiorze, ale ta osoba jakby. Kiedy jakby dalej jest ten czynnik stresowy, który trwa i który powoduje powstanie tego chronicznego stresu, trwanie go w mózgu, no to ta sama osoba w którymś momencie pogłębi ten swój stan i już nie będzie w stanie powiedzieć, jest mi, jest mi źle, szukam pomocy. Właśnie zacznie siebie winić, bo to w stylu wejście w garść, prawda, jesteś silna, tego typu komunikaty, które mają być wspierające, często są demotywujące, bo ta osoba odczuwa pewne oczekiwania których zawodzi, prawda? Mm -hmm. I to jest coś, co sprawia, że ona ma jeszcze większą porażkę. Czasem to pomaga, mówiąc, że wierzę w ciebie, jesteś silny, dasz radę, ale w przypadku osób w depresji to nie pomaga, bo one są mniej silne i mniej wierzą w siebie, niż my wiemy o tych osobach, że dotąd tak miały. Mm -hmm. Czyli to jest trochę tak jak z przeciążeniem organizmu i niektóre rzeczy i dany człowiek jeszcze jest w stanie zrobić. A jeśli ktoś będzie tak totalnie przeciążony, to już nie jest w stanie się podnieść nawet z łóżka. I to jest to taka różnica tylko w kwestii tego, jak, w jakim stanie jest czyjś mózg. Dokładnie. To jest kwestia nasilania tych objawów, tak. Jak to się bada? Jak wyglądają badania nad depresją? Znaczy najczęściej diagnostyka opiera się na pewnej rozmowie, prawda, terapeuty lub też psy, psychiatry z, z osobą, wypytywanie o pewne objawy, o czas ich trwania, częstotliwość, pojawienie się jakichś tam różnych objawów, e, więc to jest taka diagnostyka psychologiczno-psychiatryczna powiedzmy, natomiast w, w neuronaukach to można badać za pomocą badań obrazowania mózgu, mhm. e, czyli jakby są te różne tomografy, prawda, funkcjonalny rezonans magnetyczny, mamy też tam pozytywną tomografię emisyjną, czyli pewne metody, które pozwalają na to, żeby sprawdzić Albo strukturę tego mózgu to jest może gorszy parametr, bo on jest mniej pewny. Albo... Strukturę, czyli coś się zwiększa, coś jest zmniejsza? Tak, tak mhm. dokładnie. Anatomię tego mózgu, która też się zmienia, jak mówiliśmy, ale to są zmiany, które są takie mało wychwytywalne i trzeba mieć też jakby obraz tego mózgu sprzed tej zmiany. To często nie ma tej, tej osoby, nie wiemy, czy to się zmieniło. Może się wydawać, że się zmieniło, bo mamy jakąś średnią dla populacji, prawda? Więc jak są bardzo mocno zaawansowane zmiany, to je widać. Natomiast wcześniej może nie być widać. Mhm. Natomiast takie, takie badania, które pozwalają ocenić funkcję, czyli jakby przepływ krwi, zużycie tlenu, zużycie glukozy przez różne części mózgu, jest czymś, co pozwala uchwycić zmianę aktywności. Czyli właśnie takie zmiany funkcjonalne, które są w tej depresji czymś kluczowym. Te, o których mówiliśmy, czyli nadaktywność struktur emocjonalnych, słabość struktur tych poznawczych, czyli tej kory mózgowej. To są te zmiany, które są czymś, co można wychwycić. Czyli na początku ci ludzie przechodzą przez diagnozę u psychiatry, później są wysyłane ewentualnie na takie badania, jeśli chcą, i bada się po prostu ten mózg, w jaką funkcjonuje w depresji i na podstawie tego, że przebadano jakąś tam ilość tych osób, już wiadomo, jakie są zmiany na takie. Yy, powtarzające się dla osób z depresją. Tak, tylko że to jakby to nie jest taka normalna część procedury, to znaczy yy, takie diagnostyka neurobiologiczna czy tam neuronalna, taka jak, jakkolwiek tego nie nazwiemy, no to jest coś, co nie jest typowe, ani nawet nie jest częste. To jest bardzo rzadko, raczej to się dzieje przy okazji badań naukowych, mm -hmm. które służą temu, żeby sprawdzać na przykład skuteczność różnych terapii, farmakoterapii, czy też po prostu w badaniach podstawowych, które pozwalają na to, żeby jakby rozpoznać tą podstawę tego, co obserwujemy w tych zmian w psychice, jaką one mają podstawę w, tej, w tym mózgu. Więc raczej to jest, co, to jest kwestia badań naukowych niż takiej diagnostyki medycznej, Psychologicznej czy psychiatrycznej, więc to jest, raz, to jest za drogie. Mhm. Poza tym jakby no powiedzmy, że jest na tyle duża skuteczność jakby tej diagnostyki opartej na tym wywiadzie z pacjentem, że jakby to nie zawsze jest potrzebne. Mhm. Nie ma takiej potrzeby. Czy mózg kobiety i mężczyzny się różni, jeśli chodzi o depresję? Czy to są jakieś inne zaburzenia? Coś jest większe, coś jest mniejsze, coś jest bardziej aktywne, coś mniej? Znaczy, znaczy, tak. Generalnie, jak popatrzymy sobie na statystyki, to kobiety częściej zapadają na depresję, i wydaje się, że pewne cechy różniące funkcjonowanie mózgu mężczyzny i kobiety mogą kobiety bardziej predysponować do, tych, do tej większej, jakby zapadalności na depresję. To znaczy, ten stres często jest. Jego wrażliwość na ten stres, czyli łatwość i siła tego stresu i długotrwałość jest u kobiet większa. Mm -hmm. Kobiety są też w wielu badaniach to wychodzi, są bardziej wrażliwe właśnie na te nieprzyjemne bodźce, te awersyjne bodźce niż mężczyźni. Co sprawia, że właśnie ten układ emocjonalny kobiety, takiej statystycznej kobiety oczywiście, nie każdej, tylko statystycznej, będąc bardziej wrażliwi na te bodźce nieprzyjemne, reaguje też silniejszym stresem wtedy, kiedy właśnie widzi coś, co jest nieprzyjemne, negatywne, zagrażające, smutne. No i to oczywiście sprzyja temu silniejszemu stresowi, no i też sprzyja temu, że on będzie w którymś momencie przekroczy jego czas trwania, prawda, powtarzalność lub ta siła, ten, ten próg, który sprawi, że te zmiany zaczną mieć charakter patologiczny. Mhm. Ale też są, jeszcze tylko dopowiem, bo są też takie zdania, które mówią, że po prostu mężczyzn, die, depresja jest jakby niedodiagnozowana. W sensie są te dane są za, za niskie, za, zaniżone z tego powodu, że no, pakutuje ta taka kultura. Albo też po części biologia związana z tym, że mężczyźni z kolei będąc nieco bardziej, nieco bardziej wrażliwi na bodźce pozytywne, mogą być z kolei tymi, którzy dłużej zachowują optymizm. Co zresztą widać w przypadku nie tylko chorób psychicznych, ale i somatycznych, prawda? Mężczyźni chodzą do lekarza dopiero wtedy, kiedy są trzy dni przed śmiercią. Wtedy dopiero idą, jak już nie wytrzymują bólu i do tego lekarza idą, więc jakby ten optymizm trzyma tych mężczyzn, prawda, w ryzach, pozwala wierzyć, że samo przejdzie. No więc może tak samo być w przypadku tego złego samopoczucia psychicznego, gdzie też mężczyzna może mieć poczucie, że jeszcze daje radę, jeszcze trzyma się, jeszcze panuje nad sytuacją, no ale oczywiście to może być bardzo zgubne, no i to może być powodem tego, że Mężczyźni po prostu rzadziej trafiają do specjalistów, rzadziej są diagnozowani, więc ta wartość może być niedoszacowana. Mm -hmm. A jeśli chodzi o leki psychiatryczne, bo z tego, co się orientuje, to jest ich mnóstwo. Większość jest na podobnej substancji, i jak się przychodzi do psychiatry, to często jest tak, że pierwszy, nawet drugi lek, który się dostanie, jest niedostosowany do danej osoby, trzeba go zmieniać, trzeba go zmieniać. I dopiero trafi się na konkretny lek. I teraz, jeśli dobrze rozumiemy, co się dzieje w mózgu takiej osoby, to dlaczego te leki nie działają od razu? Czemu nie ma jednego leku, który po prostu? Wy... Dziela na przykład więcej serotoniny i z głowy. Znaczy, po, po pierwsze, jest tak, że ten, ten system serotoninowy, mówimy o tych antydepresantach takich typowych, czyli takich, które właśnie powodują zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, bo one blokują tak zwany zwrotny wychwyt, czyli nie pozwalają komórkom, które wydzielają serotoninę, na to, żeby łatwo zabierała tą serotoninę z powrotem, więc ona dłużej działa w mózgu, a więc mocniej. No i teraz ten system receptorów, na które działa ta serotonina, to jest chyba najbardziej rozbudowany system spośród wszystkich systemów neurotransmiterowych w naszym mózgu. Czyli, Czyli mózg jest najbardziej wrażliwy na serotoninę? Y nie, mam na myśli bardziej to, że różne typy receptorów, na które działa serotonina, jest ich bardzo dużo. Mhm. Tam są typy, podtypy, jest ich mnóstwo, i żaden inny system nie ma tak dużo różnych rodzajów receptorów, z którymi żaden inny neurotransmiter, typu dopamina, noradrenalina, czy glutaminian, czy cokolwiek innego, co jest w naszym mózgu, nie ma tak wiele różnych typów receptorów, z którymi może się łączyć. Mhm. I teraz, ponieważ jakby ten wielki, rozbudowany system jest y, czymś, co jest trudne do regulowania, w sensie jest bardzo dużo różnych elementów, które się mogą zepsuć w tym systemie, i teraz, jakby czas powrotu do normy, czyli wtedy, kiedy te różne typy receptorów będą w odpowiednich ilościach na komórkach, może zajmować bardzo dużo czasu, i to może być powodem tego, że w przypadku niektórych osób ta terapia jest nieskuteczna, bo trwa zbyt krótko żeby te wszystkie mechanizmy regulacyjne mogły się unormować. Mhm. I to może być powodem, jednym. Drugim powodem może być to, że. Czyli, to... że ten pierwszy lek był przyjmowany za krótko i później zmiany na drugi lek i ten drugi lek też był przyjmowany za krótko? Tak, to, to jest jedna z możliwości, że jest za krótko. Druga mhm. możliwość to, że to nie jest ta dawka, bo jak jest za dużo z kolei serotoniny, Czyli, jakby gdzieś tak można powiedzieć, że no to za mało nie działa, to dajmy więcej, dajmy więcej, dajmy więcej, ale wiemy, że za dużo serotoniny jest źródłem też poważnych problemów. To znaczy, ten właśnie system receptorowy się bardzo, jest bardzo podatny na rozregulowanie, zarówno z powodu zbyt małej ilości serotoniny, jak i z powodu zbyt dużej ilości serotoniny. Więc, jakby uchwycenie tej dawki tego leku i tego, jaki to ma być lek, o jakiej sile działania, jest niezwykle trudne. I to jest powodem tego, że niezależnie od tego, czy trafimy akurat świetnie z dawką i lekiem, to tak tak trzeba długo czekać na efekty, bo to mniej więcej dwa tygodnie to jest najszybciej, kiedy dana osoba jest w stanie odczuć jakby już tą skuteczność tej terapii, farmakoterapii. Więc to jest, to jest w ogóle kłopot, bo ten system jest po prostu mega skomplikowany, więc jest, jego regulacja jest strasznie długotrwała w tym mózgu, i w zależności od też tego, na jakim etapie jest ktoś, czyli u jednych te zmiany mogą być poważniejsze, i wtedy one już mogą być na tyle poważne, że mózg już nie do końca jest w stanie samodzielnie wrócić tylko z powodu tych farmakoterapii do ładu. Albo czasem to nie jest tylko i wyłącznie wina tej serotoniny, i wtedy właśnie po prostu ona nie będzie działać. Czyli w przypadku osób, bo podobno jest duża gama ludzi, którzy są w ogóle niewrażliwi na te leki. Czyli przyjmują leki różnego rodzaju antydepresyjne i na nich to w ogóle nie działa. No, tak się przyjmuje, że jest taka jakaś część, która właśnie nie, podle jakby nie, nie poddaje się działaniu tej terapii. Są testowane różne inne leki, takie dość kontrowersyjne, czyli mam to na myśli ketamina, na przykład, która wydaje się być czymś, co bardzo szybko znosi te pierwsze objawy, te silne objawy depresji o zupełnie innym mechanizmie działania, choć też dotykającym w którymś momencie tej serotoniny, ale o, o, różnym, o innym mechanizmie działania i tam mm -hmm. ona daje pewną taką nadzieję na to, że właśnie inne leki uderzające... W cudzysłowie uderzające w inną część mózgu, inny system, mogą być czymś, co będzie albo zastąpi w którymś momencie te antydepresanty, albo będzie czymś, co właśnie stanowić będzie taką, nazwijmy to, deskę ratunku dla tych osób, no, w, u których ta terapia e, tradycyjnymi tymi substancjami nie będzie skuteczna. Czyli obecnie skupiają się ludzie na produkcji leków, które z, z działają w obszarze serotoniny. Tak, tak, tak jest najwięcej, najbardziej popularne, tak. I różnica pomiędzy nimi to jest y, różnica dawki? Tak, siła działania, takie powinowactwo do tego transportera, z którym się łączą, czas działania, mhm. też niektóre z nich mają działanie nie tylko na ten system serotoninowy, ale jeszcze dodatkowo na system noradrenergiczny, czyli taki system pobudzający naszego mózgu, bo to jednym z tych objawów depresji jest też ten taki brak energii, prawda? Ta aktywność mózgu jest bardzo niska, więc jakby z powodu tej niskiej aktywności, tej korze mózgowej zwłaszcza jest bardzo trudno podjąć tą aktywność. Mhm. Więc czasem trzeba też ten mózg troszkę podkręcić, nagle naładować, naelektryzować, tak w cudzysłowie oczywiście, żeby ta kora mogła w ogóle podjąć swoje funkcje. Mhm. Um, I podobno jest też tak, że nie do końca wiadomo, dlaczego te leki działają, że to nie jest tak, że wiemy, że to na pewno przez tą serotoninę one działają, tylko że to nie, nie że są badania, gdzie wychodzi całkiem podobna skuteczność placebo. I leków, i że to się nie zmienia na przestrzeni 20 lat, z tego co rozmawiałem ostatnio z osobą, która robi badania na ten temat. Tak, to jest to jest kłopot polegający na tym, że rzeczywiście tak jest, ale wiemy też, że ten efekt placebo jest w dużej stopniu związany też z tą serotoniną troszkę, mhm. ale bardziej z dopaminą, ale z kolei serotonina też jest regulatorem wydzielania w mózgu dopaminy, czyli tej właśnie, która związana jest z taką, nazwijmy to, nadzieją, dostrzeganiem światełka w tunelu. Motywacją. Poczuciem tak, że to ma sens, co robię. Te systemy są bardzo mocno ze sobą powiązane, łącznie też z tym noradrenergicznym systemem, o którym mówiłem. Więc, jakby wpływanie na jeden wpływa też na inne. Więc można powiedzieć, że ten efekt placebo, polegający na tym, że podwyższa się poziom dopaminy, bo ktoś żyje pewną nadzieją, że coś mu pomoże, jest czymś, co też wpływa na system serotoninowy, który zaczyna działać sprawniej wtedy, kiedy mózg zaczyna dostrzegać nadzieję. No bo to wpływa na to, że kora działa, bo ona planuje, ona pod wpływem tej dopaminy jest czymś, co przejmuje kontrolę nad zachowaniem, czyli aktywuje się, kontroluje przebieg pewnych czynności, sprawdza, czy został osiągnięty efekt, więc ona jest aktywna. Wtedy, kiedy jest jakby, mamy motywację, mamy napęd, to jest jednocześnie czymś, co sprawia, że ta kora ma szansę być aktywna. No i to jest coś, co może jakby w. Pośrednio albo bezpośrednio wpływać na pozostałe systemy, które są zaburzone i sprawiać, że w końcu mózg osiągnie stan, który można nazwać prawidłowym działaniem. I to jest jeszcze bardziej zaskakujące niż informacje, które miałem do tej pory, bo teraz, jeśli mamy niewystarczająco sprawnie działający system, który produkuje dopaminę, i jednocześnie za pomocą tego placebo możemy nagle wytworzyć tyle tej dopaminy, żeby normalnie funkcjonować, co nie powinno być możliwe przy założeniu, że ten system jest obciążony. Więc to jest niesamowite, że jesteśmy w stanie wygenerować aż tyle dopaminy pod wpływem efektu placebo. Znaczy, to nie jest dużo dopaminy, bo to nie jest euforyczne, prawda? Oczekiwanie na, na jakoś tam na euforię, mhm. ale jeżeli, jak jakby jest coś, co będzie dla kogoś czymś, co natchnie go do posiadania tej nadziei, to może być czymś, co będzie działać. To znaczy, w tym efekcie placebo też bardzo ważny mechanizm może być mechanizm takiej nowości. To znaczy, wiemy, że nasz mózg reaguje silniej na rzeczy, z którymi się styka po raz pierwszy. Reaguje też silnie wtedy, kiedy coś wyda mu się oczywiście ratunkiem, czyli kiedy ktoś jest w złym stanie, prawda, ma tą depresję, nie widzi tego sensu tego życia na przykład. To jeżeli pojawi się coś nowego, co ta osoba jest w stanie na przykład uwierzyć w jakiś sposób, a lek ma jest czymś, jest czymś, co jest skojarzone, prawda, z, z pomocą. No to wtedy ta osoba może na taki lek, będący placebo, reagować właśnie wzrostem tej nadziei, dlatego że jest to nowa dla niej sytuacja. Jest czymś, co jest skojarzone, prawda, z pomaganiem, z leczeniem. Więc jakby ma ten silny taki ładunek emocjonalny to skojarzenie w tym naszym mózgu i te efekty mogą być czymś, co będzie się jakby kumulowało, powodując powstanie tej nadziei, która to pod, sprawi podjęcie działania przez kory. Mózgowej, przez korę mózgową, spowoduje automatyczne wyhamowanie nieco układu emocjonalnego. No więc, jak patrzymy, prawda, z nadzieją na coś, to nasza skłonność do reagowania tego tymi emocjami nieprzyjemnymi się zmniejsza, bo to jest właśnie takie wahadło, prawda, czy też tak na takiej wadze. Jeżeli widzimy światełko, to mamy z kolei mniejszą, jakby, skłonność do dostrzegania tej ciemności wokół, skupiania się na światełku, albo odwrotnie, prawda? Więc, jak dostrzeżemy światełko, to ten świat, ten zły, złego jego część staje się mniej, mniej silnie działająca na nasz mózg. Ten efekt placebo to jest chyba najbardziej niesamowita rzecz, jakiś się do tej pory dowiedziałem. To jest, za każdym razem jak o tym słucham, to mnie po prostu fascynuje, że mózg jest zdolny do czegoś takiego i do tej pory myślałem, że to jest tak, że jak przyjmuje się lek placebo, to, to, to jego działanie spada z czasem. A podobno też nie jest tak. Podobno są ludzie, którzy potrafią przyjmować efekt lek placebo i cały czas wytwarzać w mózgu tą samą dawkę, na przykład dopaminy. Znaczy, to zależy od tego, jakby co jest tym punktem wyjścia. To znaczy, jeżeli na przykład ktoś nam powie, że przyjmowanie tego leku spowoduje, że za dwa tygodnie poczujesz się lepiej, to ten mózg będzie, za dwa tygodnie powie, sprawdzam. I jak nie będzie tego lepszego samopoczucia, to oczywiście nie będzie już efektu placebo. Mhm. Natomiast jeżeli powiemy komuś, prawda, że regularne przyjmowanie na przykład, nie wiem, zestawu witamin powoduje, że czujesz się zdrowszy cały czas no to jakby cały czas, prawda i to trwa, no to można powiedzieć, że albo nie ma tego momentu weryfikacji, prawda? bo rzeczywiście czuję się ok, więc jakby nie mam powodu wątpić, że to mi nie pomaga i w ten sposób jakby te wszystkie suplementy diety, które przyjmujemy, które mają dla nas czymś ma być czymś dobrym, ja nie, nie mówię, że nie są, ale w sensie duża część tego efektu działania e, tych różnych rzeczy, które sobie robimy, prawda, dla swojego zdrowia, jest tym efektem właśnie placebo, gdzie licząc na to, że to będzie coś dobrego, e, prawda, i jednocześnie nie dostrzegając niczego złego z powodu przyjmowania tych rzeczy, to nasz mózg Stwierdza, że okej, okay, nie ma szału, ale też nic, nie ma nic gorszego. Więc jakby trwa w tej czynności, która wciąż jest jakby czymś, co się nadzieje, że to mnie trzyma przy zdrowiu, prawda? Nie ma tego momentu, sprawdzam. Hmm, czyli przyjmowanie suplementów, bo było, miałem kilka razy taką sytuację, bo ja przyjmuję sporo suplementów, kiedyś brałem ich mnóstwo, teraz dużo mniej. Natomiast przyszło już tutaj kilku doktorów, którzy tak popatrzyli na tę moją półkę z suplementami i tak powiedzieli: Wiesz, że to tylko droższe siki, że to na, to na ciebie w ogóle nie działa. Ale przecież jeśli to na mnie działa za pomocą placebo, to co za różnicę, czy to droższe siki, czy nie? Jeśli to mi daje pozytywny efekt, to to działa. No tak. Znaczy, lepiej nie rozmawiać czasem z ludźmi, którzy powiedzą ci, że słuchaj, stary. To jest piz na wodę, fotomontaż, no bo oni zabierają część tej przyjemności, prawda? Czyli właśnie tak naprawdę odbierają ci ten efekt, tak, no bo niszczą ten cały mit, prawda, wokół tego pozytywu, którego się spodziewasz. A niestety autorytet, nawet jeżeli tu nie przychodzą do Ciebie w białych fartuchach, prawda? Ci lekarze czy lekarki, to jednak wiedząc, kim są, ten autorytet powoduje, że to, co oni powiedzą, ma moc, prawda? Tak, pierwsza osoba, która mi coś takiego powiedziała, to była właśnie kobieta, która dosłownie bada takie rzeczy, więc jakby wiedziała, o czym mówi, ale i tak brałem te suplementy, więc jakoś to na mnie mocno nie wpłynęło. Jak działa? terapia. Jakie, jakie obszary mózgu adresuje terapia, jeśli chodzi o depresję? Czy terapia się odwołuje na pewno do tej kory bocznej, przedczołowej? Czyli jakby rozmowa z terapeutą ma służyć temu, żeby ta osoba zaczęła podejmować taką racjonalną, Aktywność poznawczą, aktywność swojego mózgu, czyli zaczęła używać kor do tego, żeby odpowiadać na pytania. Pierwsza, jakby sama rozmowa z kimś jest już czymś, co sprawia, że kora przedczołowa, ta boczna, musi być aktywna, bo ona jest czymś, co analizuje. Zdania, prawda, sens wypowiedzi tworzy plan wypowiedzi. Więc jak ona musi być aktywna, to sprzyja czemuś, co możemy nazwać podtrzymaniem jej aktywności, czyli zapobiega chociażby temu, żeby ona właśnie dostawała w tyłek. To jest jedna z rzeczy, ale to jest oczywiście efekt taki może być, albo dziejący się przy okazji. Mhm. Natomiast chodzi oczywiście o to, żeby. W bezpiecznych warunkach, prawda, przy zaufaniu do tego, z kim się rozmawia, w takim poczuciu, że to jest w innym miejscu, nie w tym świecie, taki odizolowany, trochę jak my tu jesteśmy, prawda, inny świat zamknięty, odseparowany od świata zewnętrznego. Budzący poczucie bezpieczeństwa sprawia, że tej osobie jest łatwiej o pewnych rzeczach mówić, które są trudne. Mhm. Robi to w innym kontekście, czyli takim, który sprawia, że mózg automatycznie nie wpada w te reakcje takie ucieczkowe, chowania się, prawda, unikania czegoś, no bo kontekst ma znaczenie dla decyzji, które mózg podejmuje. I też terapeuta jest doświadczony, żeby wyciągać bezpiecznie te informacje i żeby ta osoba nie czuła się zaatakowana. Dokładnie tak. No i ta osoba oczywiście ma na celu, jakby, przeanalizowanie, co. Dlaczego, w jaki sposób sprawia, że ona się czuje tak, jak się czuje, no i docelowo, jakby chodzi o to, żeby pobudzić tego kogoś do, kto jest w tej terapii, pobudzić do tego, żeby szukał pewnych mechanizmów, które pozwolą mu albo przerwać działanie tego czynnika, który zaburza jego psychikę, albo znaleźć takie rozwiązanie, które sprawi, że ten czynnik przestanie działać w sposób negatywny, czyli ta osoba po prostu rozwiąże jakieś problemy, które ją dotyczą. Czyli na przykład jest w bardzo stresującej pracy i zwolni się z tej pracy i przejdzie do jakiejś, która nie, nie będzie miała tego silnego bodźca stresującego, który doprowadził do tych wszystkich zmian. Tak, albo znajdzie takie rozwiązanie, które pozwoli jej w tej pracy poczuć się lepiej. Mhm. Znaczy, to często Zmienić przekonania. Konflikty jakieś interpersonalne rozwiązać, prawda? Albo zrozumieć, dlaczego coś się dzieje w tak, a nie inaczej. Często zrozumienie jakby samego źródła tego problemu i to, dlaczego czuje się tak, jak się czuje, jest czymś, e, można powiedzieć, takim. E, nie łagodzącym poziom tego stresu. Mhm. Jak rozumiem, po prostu wiem dlaczego. Jak wiem, to już jest jakby punkt wyjścia do tego, że potrafię sobie z tym radzić. Najgorzej, jak mózg próbuje wdrażać jakieś rozwiązania, które są chybione z tego powodu, że di źle diagnozuje źródło problemu. Prawda? Czyli na przykład jestem beznadziejny, przez to mi się to wszystko dzieje, nie mam nad tym żadnej kontroli, więc stres rośnie, no i przez ten stres te wszystkie zmiany się u mnie zaczynają dziać. A to, a wychodzi to z tego, że ma się jakieś negatywne przekonanie na, na temat samego siebie. Na przykład, a po prostu robimy coś, co w danym momencie. Kiedy to robimy, daje nam poczucie przyjemności, w sensie satysfakcji, że wdrażamy w życie plan, który rozwiązuje nasze problemy, ale ten plan jest nieskuteczny, więc problem ponawia się, z powrotem się pojawia, więc jakby to można powiedzieć, że chwilowo czujemy się dobrze, robiąc coś, co, co ma nam pomóc. Ale efekt jest tak tak niekorzystny, bo Nasze działanie, prawda, jest czymś nieskutecznym, skoro problem się ponawia. Znaczy, obiektywnie to nie daje rezultatu. Natomiast niestety ludzie tkwią w pewnych mechanizmach, które są nieskuteczne, dlatego że podejmując te działania, w tym danym momencie mają poczucie, że coś robią. Po to, żeby rozwiązać ten problem, co powoduje złagodzenie natężenia tych emocji, tego stresu, ale to tylko do czasu, bo ten mózg właśnie w tym momencie powie, sprawdzam, prawda? No i co? Znowu mamy ten stresor i reaguje na niego silniej e, wtedy, kiedy on się powtarza i jest, staje się czymś bez kontroli. Z tego wynikają tak częste nawroty? Mogą oczywiście. Z jakichś niewłaściwych mechanizmów, które są jakby wszczęte przez tą osobę, które nie dają tego ostatecznego rozwiązania. Hmm. Czy jest jakiś wymiar czasu, chciałem powiedzieć okres czasu, ale mi mówią, że tak się nie mówi, więc starałem się znaleźć nowe słowo, e w którym ten mózg jest w stanie wrócić do tego swojego normalnego poprzedniego stanu? Czy to tak nie, kompletnie nie działa? Wszystko nie zależy od środowiska, od zachowania i tak dalej. Nie da się określić. To jest bardzo, bardzo różne od głębokości tej zmiany, od właśnie tego otoczenia. Ono jest różnie stresujące, różnie obciążające, mhm. mamy różne wsparcie społeczne, prawda? mamy w ogóle różnie mocno rozbudowane te więzi społeczne, które mają tam moc taką, można powiedzieć, chroniącą albo pozwalającą powrócić do zdrowia łatwiej. Mamy ma cała masa różnych czynników, które na to wpływają, że ten czas zdrowienia jest bardzo różny i skuteczność terapii jest bardzo różna, mhm. więc to tego się nie da określić. Brzmi to bardziej skomplikowanie niż mi się wydawało na początku i też bardziej przerażająco, bo to, to coraz bardziej jakby zmierzam w tym kierunku, że, że ci ludzie nie do końca mają co z tym zrobić. I ja do tej pory myślałem, że jednak jest, da się w jakiś sposób z nimi skomunikować na zasadzie wejście w gaś, ale w takim z pozytywną intencją i w, w odpowiedni sposób, żeby ci ludzie coś zmienili, ale jeśli ich mózg nie działa odpowiednio, to oni po prostu czasami nie będą w stanie nic zrobić. Nie da się z tego wyjść samemu. Tak, ale to też nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu, prawda? I te osoby też nie jest tak, że nie mogą nic zrobić. To się oczywiście dotyczy tych stanów najcięższych. Natomiast jakby to, co zawsze możemy zrobić, to to, że poza tym, że dajemy dobrą radę, Prawda? To jeszcze towarzyszyć komuś w trakcie robienia tego czegoś, co uważamy, że tą osobę mogłoby wzmocnić, prawda? no bo to, co często jest problemem, to właśnie ten brak tej odpowiedniej dawki motywacji, wiary w siebie, które wpływają na motywację, mhm. ale jednocześnie wiemy z wielu różnych badań, obserwacji świata, że z kimś jest znacznie łatwiej, raźniej, czyli mniejszy jest poziom tego lęku, czyli mniej jest właśnie tego negatywnego zabarwienia świata z kimś, będąc z powodów różnych mechanizmów. No i też można powiedzieć, że łatwiej jest człowiek bardziej wierzy, czyli ma wyższą motywację, nie tylko z powodu słabszego lęku, ale tego z powodu tego, że jakby praca się rozkłada na dwie osoby. Prawda? Ryzyko rozkłada się na dwie osoby, czyli można powiedzieć, że jest to prostsze dla mózgu zrobienie czegoś z kimś. No więc czasem jest tak, że Powiedzenie komuś, prawda, weź się w garść, jest za mało, ale jednocześnie chodź sobie w Weźmy się wejść razem. razem. Dokładnie, jest już czymś, co pomaga. To też nie jest aż takie proste, bo teraz ktoś by mógł sobie pomyśleć, dobra, to ja mam znajomego albo znajomą, która jest w depresji, i powiem jej: weźcie w garść i zrobimy to razem. Ale nie jest powiedziane, że ci ludzie mają złą relację ze sobą. I teraz przyjdzie ta osoba, powie weź się w garść. Ta druga osoba odbierają jako agresora i, jakiś, i z negatywnymi intencjami. I pomimo tego, że będą chcieli zrobić to razem, to i tak to się nie uda, bo ta, bo, bo ta relacja nie jest taka, jak powinna być. Bo te relacje, to też nie jest tak, że chodzi o jakiekolwiek relacje, tylko te relacje powinny być pozytywne, z niskim poziomem stresu przebywania z drugą osobą. Co też nie wszyscy mają w swoim życiu. No jasne, jeżeli ktoś przyjdzie do nas, kto generalnie prawda, wzbudza w nas nieprzyjemne emocje, no to jak on powie, no to tak jak mówisz, to będzie atak. Ale też to zależy też od wieku, to znaczy na przykład to, co powiedzmy, z czym zmagają się rodzice często ze swoimi nastoletnimi dziećmi. To znaczy, powiedzmy, że ogólnie wiemy, że depresja oznacza, że ktoś jest smutny, taki bardziej przelęknięty, chowający się, ale generalnie taki o zmniejszonej poziomie ak aktywności. Natomiast osoby młode, dzieci, młodzież często mają akurat tą emocją, która się pojawia, jest właśnie agresywność, mhm. która się objawia właśnie taką impulsywnym atakiem na kogoś, kto chociażby na przykład właśnie chciałby nieść pomoc, pomoc, więc to może być bardzo różny objaw i wtedy ta osoba myśli sobie, skoro jest taki agresor, prawda, no to, to to znaczy, że wszystko jest w porządku, skoro ma tyle energii, żeby skoczyć mi do gardła, prawda, więc raczej to wtedy może być mylące, natomiast jeżeli wiemy, że rzeczywiście ten układ emocjonalny młodego, młodej osoby jest bardziej podatny na tego typu reakcje związane z agresją, no to jakby wiedząc to Powinniśmy być raz, że trochę bardziej ostrożni, a dwa, przede wszystkim nie zniechęcać się faktem, że nasze dziecko na przykład, prawda, rzuciło w nas y, tam, talerzem, prawda, bo <grym> zapytaliśmy się. Jak było w szkole. Jak było w szkole, dokładnie. Śmieję się, to nie jest śmieszne, bo zaraz bo się do mnie przyczepią, um, bo mają ludzie taką tendencję. Um, zastanawiam się, czy są jakieś badania, które pokazują, że social media, media społecznościowe w jakiś sposób wpływają na mózg i przez to w jakiś sposób one wpływają na mózg, to może z, zmierzać w kierunku depresji, czy na podstawie takiego podejścia... Z perspektywy mózgu nie ma żadnych badań sensownych, które by to pokazywały? Jest kilka, nie ma ich dużo, ale jest kilka, jest kilka hipotez, jak one mogą wpływać. To znaczy, pierwsza jest taka, że kiedy jesteśmy w mediach społecznościowych, to jesteśmy w mniejszym stopniu wśród znajomych, w sensie fizycznie. A wiemy z wielu różnych badań, że ten kontakt fizyczny, taki związany z taką wielozmysłowością mhm. tego poczucia obecności drugiej osoby, łącznie z fizycznością, dotykiem, jest czymś niezwykle ważnym dla naszego mózgu i tych mechanizmów, które redukują poziom stresu i zmniejszają naszą wrażliwość na jego negatywne skutki, bo one są właśnie uruchamiane w pełni wtedy, kiedy ten kontakt ma charakter taki realistyczny, realny, na żywo, fizyczny. I to jest jeden z mechanizmów. Wiemy, że osoby, że generalnie jest taka pewna zależność, korelacja, że ten czas spędzania, prawda, nawet w mediach społecznościowych, nomen, nomen, paradoksalnie, wpływa, jakby w, jest pewna korelacja związana z tym ryzykiem zachorowania na choroby afektywne, w tym depresję. Mhm. Ale to dotyczy szczególnie tych osób, które można powiedzieć, że kładą wszystko na jedną kartę. To znaczy, wiemy, że media społecznościowe mogą być wsparciem i z kolei redukować ryzyko, wtedy, kiedy są czymś, co jest tylko dodatkiem do fizycznych kontaktów rówieśniczych, na przykład. Wtedy one są czymś, co działa dobrze. Natomiast, kiedy ludzie próbują zastępować ten medialny kontakt za pomocą mediów, a nie, nie ma tego realnego, odpowiednio silnego, to wtedy to skutkuje tym wzrostem tego ryzyka. Drugi mechanizm jest związany z uwagą. To znaczy wiemy, że osoby, które w dużym stopniu używają mediów społecznościowych czy w ogóle nowych technologii, mają kłopoty z uwagą. Ta uwaga wydaje się być czymś, co jest przydatne w pracy, w szkole, natomiast my nie doceniamy wagi tego procesu dla kontroli naszych emocji, naszego zachowania, właśnie zdolności do tego, żeby szeroko i daleko patrzeć na, te, na nasze życie i skutki naszych decyzji. Czyli uma, uwaga jest przydatna na przykład w takim długoterminowym planowaniu? Tak. Hmm. Ale też do tego na przykład, żeby zanalizować pewien problem. Czyli wyobraźmy sobie, że prawda, nie, poczuliśmy się wystraszeni jakąś sytuacją no i teraz odpowiednio długo skupienie tej uwagi na źródle tego problemu, prawda, jest czymś, co pozwala dość szeroko można powiedzieć, powydobywać różne ślady pamięciowe, czasem bardzo odległe, które są związane z tym czymś, z czego dotyczy problem. I go przeanalizować. Jeśli dokładnie. poświęcić 10-15 minut na analizę jakiejś sytuacji, to wyciągnie się dużo więcej informacji, niż jakieś zastanowienie na tym 30 sekund i, i uwaga zmieniana, tak jak na social mediach się przesuwa kolejnego tiktoka, tak, O to chodzi. Tak. No i to wpływa na skuteczność, prawda? Na zdolność do nieulegania impulsywnym działaniom, które są, można powiedzieć, tak nie zawsze, ale często są mniej skuteczne. Rozwiązania są często krótkofalowe, długofalowo przynoszą straty, albo już nie, albo nie są tak skuteczne. Czasem są chybiane, o czym mówiliśmy, prawda, że coś robi, ale tak naprawdę nic to nie daje, bo skoro problem się ponawia, to znaczy, że to była żadna robota. No, nic I że nie... jednak jestem beznadziejny. Ta, no. hmm, czy są jakieś badania na Ekstrawertykach i intrawertykach, jeśli chodzi o mózg? Wiadomo już, czy jest jakaś różnica, czyli to jest udowodnione jakoś właśnie z perspektywy mózgu? Znaczy, może być to. Są jakieś tam badania, nie jestem jakimś wielkim znawcą te, te, tego neurobiologicznego podłoża tych procesów. Mhm. Natomiast jakby to może być związane z takimi, powiedzmy, sieciami wielkoskalowymi naszego mózgu, taką kojarzę pracę która mówiła o tym, że ekstrawertyzm jest związany z nieco wyższą aktywnością takiej głównej pętli wykonawczej, która jest związana jest ze skupieniem uwagi na środowisku tym zewnętrznym mhm. w stosunku... Do innej aktywności, tak zwanej pętli stanu podstawowego, która związana jest z aktywnością taką, można powiedzieć, zamkniętą w sobie, kiedy skupiamy myśli na sobie, w oderwaniu od świata zewnętrznego, czyli kiedy nasza uwaga skierowana jest, jakby w głąb do wewnątrz. Tak, mhm. bez tego kontaktu ze światem zewnętrznym. Oczywiście one, te, te pętle dwie, te dwie aktywności naszego mózgu zmieniają się w sposób płynny, jak jedna rośnie, to druga maleje i odwrotnie, i one są były aktywne obydwie natomiast w różnych proporcjach. No i kojarzę taką właśnie pracę, która mówi, że ekstrawertyzm to jest pewna większa przewaga aktywności tej pętli związanej z aktywnością stanu z, 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 z aktywnością na zewnątrz w stosunku do tej pętli związanej z tą aktywnością ku środkowi, ku wewnątrz, a u introwertyków jakby ta proporcja jest mniejsza, ta różnica jest mniejsza, przepraszam, która sprawia, że jakby łatwiej introwertykowi przebywać w tej, w, z tą aktywnością świadomą w tej pętli tego stanu pod Podstawowego, czyli jakby ma tendencję do e, łatwiejszego wchodzenia w tą, ten tryb. Skupienia na sobie wewnątrz, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Pytam o to dlatego, bo zastanawiam się, jak introwertyk słucha tego podcastu i ma depresję, to dla niego to nie jest jakieś super rozwiązanie. okej, okay, dobra, to teraz pójdę do ludzi i będę siedział w grupie 10 osób. Dla introwertyka to jest najgorsza rzecz, która się może wydarzyć, więc teraz te osoby też mogą sobie szukać jakichś rozwiązań, gdzie w jakiś sposób będą miały sieć wsparcia, ale to nie może wyglądać tak jak u ekstrowertyków, gdzie oni rzeczywiście pójdą w grupę 10 osób i będą się świetnie bawili. Tak, tylko że Introwertyk też potrzebuje ludzi, introwertycy też mają te kontakty społeczne i też ich potrzebują i też do nich dążą. One nie są często tak, można powiedzieć, szerokie jak w przypadku ekstrawertyków i nie są tak łatwe w nawiązaniu tych relacji, ale introwertycy też mają te potrzeby, no i tak samo tworzą te relacje. To nie jest tak, że oni. Introwertycy muszą być zamknięci sami ze sobą, po prostu lepiej się czują ze sobą, nie potrzebują tego, można powiedzieć tego wzmocnienia ze świata zewnętrznego, no bo jakby odnajdują te bodźce w tym świecie wewnętrznym łatwiej, prawda, wtedy kiedy gdzieś tam w tych swoich myślach, prawda, pobudzają pewne ślady pamięciowe, które mają jakąś wartość, na przykład nagradzającą, czy generalnie jakoś tam stymulują. Natomiast te osoby z tym z zwiększoną aktywnością tej pętli właśnie tej wykonawczej potrzebują tej stymulacji w świecie zewnętrznym, a ponieważ kontakt społeczny jest takim silnym źródłem tego, tego pobudzenia, to jakby stąd jakby ta... Troszkę większa e, potrzeba jakby tego kontaktu społecznego niż u introwertyków, którzy go tak mniej potrzebują, ale też potrzebują. I myślę, że jakościowo te relacje tworzone przez introwertyka z innymi ludźmi są, są, są takie same jakościowo. Albo lepsze z uwagi Albo na to, że jest lepsze. ich mniej. Albo nawet lepsze. Mhm. To myślę, że kwestia indywidualna, to już trochę przypadku e, pasji, które ludzie dzieją, dzielą, prawda? Umiejętności interpersonalnych. Mam jeszcze jedno pytanie, które nie jestem pewien, czy jest trafione do tego podcastu, ale słyszałem już trochę o tę życzce. I czy ona ma jakiś spo związek z depresją bądź z długotrwałym stresem? pierwszy słyszę. O właśnie, dlatego postanowiłem zadać pytanie, ale wiedziałem, że może być nietrafione, więc nie więc nieistotne. Jeśli, jeśli to jest, to w takim razie zadam inne pytanie. Zastanawiałem się, słyszałem już, że kora przedczołowa rozwija się do 25-30 roku życia i słyszałem to już kilka razy i zacząłem się nad tym zastanawiać, że ja tak właściwie nie wiem, co to znaczy. Co, co ja mam rozumieć poprzez to? To znaczy ona rozwija się w takim sensie, że Ostatecznie ustala pewną liczbę połączeń wewnątrz neuro. Ostatecznie też nie, bo plastyczność tego mózgu trwa całe życie. Natomiast tworzy się, jakby kończy się pewien rozwój połączeń, taki zasadniczy. Ale też kończy się jakby tak zwana mielinizacja, czyli tworzenie takich osłonek mielinowych na tych długich wypustkach neuronów, które służą do takich komunikacji między korą a innymi częściami mózgu. Mhm. Więc to jest jakby kończenie tego zasadniczego etapu rozwoju, kształtowania tych połączeń i kształtowania można powiedzieć takiej... E, e, Skuteczności przewodzenia tych impulsów dzięki tym osłonkom, innym to się tak często porównuje z taką z osłonką, taką gumową, którą mają przewody elektryczne. Prawda? Czyli ta, ta osłonka mielinowa pełni taką funkcję takiego izolatora, ale też czegoś, co bardzo przyspiesza transmisję tego sygnału, tego impulsu nerwowego, dzięki czemu ta komunikacja jest sprawniejsza, mniej podatna na straty, czyli jakby ten prąd nie ucieka, że tak powiem, z tego kabla, tylko jest precyzyjnie przenoszony wzdłuż tego, tych długich wypustek, czyli dzięki temu kora przeczowa może komunikować się sprawnie z innymi częściami mózgu. I jeśli już teraz dochodzą nowe informacje, że ona się może tworzyć do 30 roku życia, to czyli jest całkiem prawdopodobne, że niedługo będą informacje, że tworzy się do 35 roku życia. A nawet do 65 albo jeszcze dalej, dlatego że ona jest bardzo plastyczna. To znaczy, tak jak na przykład rozmawialiśmy o tej depresji, w której te połączenia synaptyczne się zmniejszają, mhm. ich liczba, prawda, czyli jakby słabnie ta liczba połączeń, to tak samo może też wzrastać. Czyli wtedy, kiedy my specjalizujemy się, prawda, w jakiejś konkretnym procedurze. Intelektualnej, poznawczej, no to obserwujemy wtedy wzrost. Liczby połączeń między neuronami, które są zaangażowane w tą daną funkcję poznawczą. Mhm. I to jest jakby podstawą tego, że dany proces przebiega znacznie łatwiej, szybciej, jest bardziej wydajny przy mniejszym zaangażowaniu ogólnie kory mózgowej. Po prostu pewne neurony się specjalizują w, w danej procedurze. One są dobrze ze sobą połączone, więc nie, nie tracą jakby połączeń. Kiedy jeden neuron zostaje pobudzony, to skutecznie pobudza kolejny i kolejny i kolejny. I w ten sposób mamy specjalizację. Pewnych neuronów połączoną właśnie z tym, że one są lepiej ze sobą skomunikowane. Natomiast jeszcze jeden z proces, który właśnie jest związany jest bardzo mocno z rozwojem tej kory, a mianowicie to jest tworzenie synaps, które mają charakter hamujący. To znaczy, kiedy my się rodzimy, to można powiedzieć, że nasz mózg ma za dużo połączeń, które mają charakter pobudzający, a ma za mało połączeń, które mają charakter hamujący, tych synaps i te neurony właśnie hamujące tworzą synapsy z tymi neuronami pobudzającymi po to, żeby zwiększyć zdolność do regulacji aktywności naszego mózgu. Bo generalnie cała regulacja pracy naszego mózgu, to żeby w ogóle możemy cokolwiek kontrolować w tym naszym mózgu, że mózg sam może coś kontrolować, wynika z faktu, że ma połączenia, ma neurony hamujące, które pozwalają wygaszać, albo przygaszać procesy, które są nadmiernie pobudzone. No, i właśnie wiemy, że ta liczba tych synaps hamujących w korze mózgowej, jakby jest czymś, co zaczyna dopiero rosnąć od momentu, kiedy stajemy się nastolatkami, tak intensywnie rosnąć, ta liczba połączeń, i właśnie ten szczyt liczby tych połączeń hamujących przypada właśnie na ten 23-25 rok życia. I wtedy można powiedzieć, że my jesteśmy w pełni tak ukształtowani pod względem tej zdolności do kontrolowania procesów przy użyciu tej właśnie kory przedczołowej, czego wcześniej nie mogliśmy robić? Z tego powodu, że ona miała za mało tych neuronów hamujących, więc jak była pobudzona, to coś tam procedowała, ale była mniejsza kontrola nad tym, jakby, które procesy mają być pobudzone, które nie mają być pobudzone, więc trudniej jest tutaj, tej tej korze, można być skanalizować tą swoją aktywność, tą funkcję. Więc przez to, jakby, jest mniejsza wydajność tych procesów kontrolnych u nastolatków. A zaczyna być super wydajna, powiedzmy super oczywiście. Chcielibyśmy, żeby była super wydajna, ale że no już przynajmniej jest podstawa ku temu, żeby móc coś w ogóle kontrolować. Tak w pełni dobrze. Czyli to generalnie chodzi o to, że, że przestajemy być impulsywni z wiekiem. I gdzieś tam na wieku 25 lat jest to taki najwyższy level, do jakiego możemy dojść, ale później dalej możemy budować kontrolę nad swoimi emocjami i odruchami na podstawie tworzenia nowych nawyków i wtedy to za pomocą tych procesów neuroplastycznych też się dokłada do tej kory przedczołowej. Tak, mamy dwa takie sposoby na wzmocnienie jeszcze tych procesów kontrolnych. Jeden to jest jakby właśnie to, co mówiłem przed chwilą, czyli jakby specjalizacja pewnych szlaków w tej korze mózgowej. czy można powiedzieć, że w praktyce polega na tym, że jak się pojawia pewna rzecz, która wywołuje we mnie silność, Silne emocje, to mój, moja kora ma bardzo dużą łatwość wydobycia pewnych konkretnych danych z pamięci, za pomocą których, można powiedzieć, my zyskujemy argument za tym, że to, co czujemy i to, co przychodzi nam do głowy, jeśli chodzi o zachowanie, jest czymś niewłaściwym. I to się dzieje bardzo automatycznie. Ten proces poznawczy jest bardzo łatwy i szybki, i to nam sprawia, że my od razu wiemy, że to, co czujemy, jest czymś niewłaściwym, a to, co mamy ochotę zrobić, jest czymś nieodpowiednim. Mhm. To jest jeden z procesów, który się dzieje dzięki jakby takiemu ćwiczeniu, nazwijmy to umysłu, a drugi to jest właśnie ten nawyk, o którym mówisz, czyli pewne procedury się tworzą w naszym mózgu, które czynią z pewnych procesów jakby niezależne od tego, od tego, tej naszej woli, czyli pewne mechanizmy kontrolne, łącznie z tymi, które się dzieją z użyciem tej kory właśnie przedczołowej, mogą być automatycznie włączane wtedy, kiedy my rozpoznajemy na przykład pewną znajomą sytuację, w której to często byliśmy i w której, w którymś momencie żeśmy zrobili to tak super, że byliśmy zadowoleni z faktu, że to dobrze wyszło, to właśnie ta procedura się utrwala i powoduje, że my też mamy w tej sytuacji pełną od razu, od razu taką światłą myśl i od razu mamy pewną procedurę, która służy temu, żeby wyjść obronnie, obronną ręką z tej sytuacji. I możliwość tworzenia tych neuronów odpowiedzialnych za dany nawek w mózgu maleje z wiekiem, czyli w wieku 40 lat będzie mi to gorzej szło, niż mi idzie tele, teraz? Niekoniecznie, bo te utrwalanie tych procedur się odbywa z, jest jakby one są kodowane w takich strukturach, które nazywają się prążkowiem. To są struktury podkorowe. Które w tym uczestniczą. One jakby są tym takim punktem startowym tych procedur, i do nich docierają sygnały, że to jest to miejsce, to jest ten czas, to jest ta sytuacja, więc trzeba włączyć tą daną procedurę. Ona może mieć charakter taki właśnie kojarzeniowy, czyli właśnie może automatycznie pewna myśl na przychodzi do głowy, że mamy od razu zdefiniowaną pewną sytuację, mhm. widzimy ją w określony sposób i ją rozumiemy w określony sposób, co czasem jest przekleństwem, a czasem tak jak w tym kontekście, o którym mówimy, jest czymś fajnym, bo sprawia, że My od razu wiemy o co chodzi, i w związku z tym możemy dość łatwo na przykład stłumić nasze emocje, bo rozumiemy sytuację i mamy rozwiązanie. A drugim elementem jest procedura behawioralna, czyli taka dotycząca konkretnego zachowania. Ale tą procedurą behawioralną może być też procedura związana z mową, w sensie słowami, które wypowiadamy. Więc my, w pewnych sytuacjach, automatycznie możemy pewne słowa. Włączać do działania, wypowiadać pewne słowa, które sytuację rozwiązują w okamgnieniu, prawda? Ktoś tam też nas zaczepia, a my mówimy, że nie mam czasu. Mhm. I to załatwia sprawę często, prawda? I może mieć taką procedurę, która polega na tym, że właśnie mając taką łatwość odmawiania, odseparowywania się z użyciem słów, na przykład sprawiamy, że pewne jakieś tam konflikty społeczne, międzyludzkie w ogóle nas przestają w ogóle w jakiś sposób. Obchodzić, szybko załatwiamy. Czyli rozumiem, że cokolwiek by się nie działo w mózgu, dostajemy więcej neurotransmiterów, wytwarzane są silne emocje, i tak finalną decyzję podejmuje Kora Przedczołowa, co, co zrobi z tym, co się tam w środku wydarzyło. Tak by było super, żeby tak było. Natomiast tak nie jest w praktyce prawie nigdy, mhm. niestety. To znaczy, ta kora przedczołowa, można powiedzieć, dzieli się na takie dwie części. Jest mhm. kora przedczołowa boczna, czyli ta, która jakby jest na powierzchni mózgu, ta, którą mamy za kością czołową. Jak się popukamy, to właśnie się pukamy w tą korę boczną. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, bo boczna mówiąc, ale ona jest z przodu, prawda? Ale to jest ta na tej zewnętrznej powierzchni. Ale też mamy korę przedczową, która nosi nazwę przyśrodkowej. Ona jest niewidoczna, ona jest na tej powierzchni półkul mózgowej, które stykają się ze sobą. Mhm. I teraz można powiedzieć, to jest oczywiście pewne uproszczenie, ale można powiedzieć, że ta kora przedczowa przyśrodkowa, czyli ta, której nie widać. Po tej ciemnej stronie mózgu jest tą częścią, która działa w sposób taki zautomatyzowany i tworzy, nazwijmy to, taką pewną wstępną decyzję. Ona właśnie uruchamia te procedury. Te procedury, które związane są z myślą, jakąś którą mamy, albo z konkretnym zachowaniem, które jest, staje się automatyczne. I teraz, jeżeli sytuacja jest typowa, czyli my rozpoznajemy pewną sytuację, nasz mózg rozpoznaje pewną sytuację jako znaną sobie, w której to sytuacji wykonujemy pewne działania konkretne, które wcześniej, w przeszłości były czymś, co dało jakiś dobry skutek, to ta nasza kora we współpracy ze strukturami rozpoznającymi sytuację, czyli hipokampem, z układem emocjonalnym, razem uruchamiają pewną procedurę, która sprawia, że ta kora boczna, ta świadoma, racjonalna, wolicjonalna w tych swoich funkcjach. Ona w ogóle nie ma sensu, żeby się zajmowała problemem, bo po co wyważać otwarte drzwi? Więc to byłaby strata energii i czasu, bo ona jest po prostu fajna, świetna, ale to jest ona jest wolna. Po prostu zanim ona to rozkmini, to mija czas i stanie i zastanawianie się nad jakimś prostą rzeczą. Jak otworzyć drzwi i zamknąć jak, się później. Dokładnie, jak napić, jak złapać kubek, prawda? Jak, jak odpowiedzieć, co się odpowiada, jak ktoś mówi dzień dobry, czy mhm. cokolwiek to, jest, to byłaby strata czasu. Więc jakby my rzadko jej używamy, a w związku z tym. Też często mało jesteśmy świadomi tego, co się z nami dzieje, tak w pełni świadomi, nie, nie rozumiemy przyczyn naszych zachowań, bo właśnie ona w tym nie uczestniczy. Dlatego my coś tam robimy, a potem ewentualnie potem przychodzi refleksja, ale to często refleksja przychodzi dopiero wtedy, kiedy popełnimy błąd, natomiast nie wcześniej. Tak jak się mówi, że najpierw pomyśl, potem zrób to, jest taka, prawda, świetna rada, która nie działa, bo nie ma na to czasu w życiu. Ale to czasem się dzieje, więc ona nie uczestniczy często. Ona się włącza, jak jest nowa sytuacja, jak jest sytuacja właśnie konfliktowa, mamy mieszane uczucia, tak zwane. Jak sytuacja jest taka, w której kiedyś wcześniej popełniliśmy błąd, to wtedy, jeżeli tylko jesteśmy wyczuleni na ten potencjalny błąd, bo też trzeba mieć skłonność do tego, to ona się włącza, bo ona właśnie wtedy zostaje poinformowana, że oto zbliżamy się do sytuacji, decyzji, która w przeszłości się okazała być błędna. I trzeba ją nadpisać pozytywnym Ta, zachowaniem. Trzeba to ogarnąć racjonalnie i wtedy ona się włącza łaskawie, podnosi tyłek z fotela i coś tam robi, ale to jest, to jest taki, można powiedzieć, że chcielibyśmy więcej jej używać, ale nasze życie jest zbyt powtarzalne, żebyśmy ją w pełni używali. Okej, okay, czyli... Odchodząc od tych automatyzmów, w momencie, kiedy mamy czas i to wymaga naszego zastanowienia się, to tą finalną decyzję podejmuje kora przedczołowa. Tak. Czyli my coś możemy robić, żeby ją wzmacniać w takim razie? Znaczy, musimy na pewno stawać, stawiać się w sytuacjach, które są dla nas nowe. No bo, tak jak mówiłem, to ją pobudza. Ona wtedy jest zmuszona działać, ponieważ robimy coś, co jest nowe. I to jest coś, co ją wzmacnia, co ją aktywuje. Oczywiście możemy tworzyć pewien nawyk, czyli to coś, co moglibyśmy nazwać takim jakby takim automatyzmem, też automatyzmem, nomen ale jednak takim, który pobudza finalnie tą, tą, te funkcje poznawcze, e, czyli takie zadawanie sobie pytania dlaczego, albo to, co ludzie robią w takim treningu mindfulness, prawda, czyli starają się właśnie wciąż e, re, na, tworzyć taką narrację tego, co się dzieje, e, czyli jakby pobudzają te procesy świadome, czyli te racjonalne właśnie, te związane z tą korą. No i tworzenie takich historii, prawda, równolegle w słowach opowiadanej albo po prostu będąc bardzo skupionym na pewnych rzeczach, które się dzieją wokół nas, jesteśmy w stanie właśnie mocniej aktywować tą korę, co ma dobre rezultaty, bo wtedy rzeczywiście, kiedy wydarzy się coś, co wymagać powinno aktywności tej kory, to ona będąc aktywna i będąc często wzmacniana, używana, o ile tylko nie jesteśmy przeciążeni, Oczywiście, tak poznawczo, no to wtedy ona jest po prostu czymś łatwiejszym do pobudzenia, łatwiejszym do tego, żeby ogarniać rzeczywistość. Więc takie osoby często radzą sobie lepiej w takiej kontroli nad zachowaniem, nad emocjami, dlatego że można powiedzieć, często używają tą korę i mają taką automatyczną łatwość i uruchamianie jej aktywności na żądanie. Na żądanie w przypadku, kiedy praktykują uważność, ale w przypadku, kiedy mamy osoby, które wybrają podróżowanie, gdzie to jest trochę poza ich kontrolą, bo po prostu cały czas są w nowym miejscu i oni są zmuszeni do używania jej, ale nie mają zdolności tego automatycznego włączenia tej uwagi. Więc to, to jest trochę inna sytuacja, prawda? Tak, ale wtedy też ona jest aktywna. Czyli mhm. jakby myśmy o tym w kontekście tak by, takiego doświadczenia, różnorakiego doświadczenia. Czyli jeżeli mamy mnóstwo różnych zmiennych w naszym życiu, no to my zyskujemy to tak zwane doświadczenie, Doświadczenie. I to doświadczenie powoduje, że i procesy automatyczne, ale też te procesy w, na końcu racjonalne, mają dużo danych, na podstawie których mogą tworzyć bardziej złożone, bardziej dokładne wnioski, mogą wysnuwać z tych danych na temat opisu tego, co się dzieje tu i teraz, czyli decyzje są bardziej dopasowane, są, proszę powiedzieć, że podejmowane przy. Z większą rozdzielczością, jakby w każdym razie, no więcej jakby jest tych danych, a tym samym jakby decyzja często jest lepsza. A co się dzieje w takim razie z pamięcią? No bo teraz, jeśli ja jestem uważny przez pięć godzin dzisiaj w ciągu dnia, no to zapamiętuję te wszystkie rzeczy, które by widziałem, jak byłem uważny, ale te rzeczy mi są do niczego niepotrzebne w mojej pamięci. Bo jak to jak myłem kubek i zastanawiałem się o jezu jaki, jaki fajny kubek, to jestem uważny i aktywuję swoją korę przedczołową, ale to mi jest zupełnie do niczego niepotrzebne, jeśli chodzi o moją pamięć. Znaczy, y, pamięć pobudzana jest dwoma drogami, albo, znaczy, może być, czy też tworzy się za pomocą dwóch mechanizmów. Pierwszy mechanizm, taki może być najbardziej typowy, to jest, to jest mechanizm oparty na emocjach, czyli o, jaki mam fajny kubek, sprawia, że my ten kubek zapamiętamy, bo układ emocjonalny nadał mu silny znak emocjonalny, który każe hipokampowi właśnie e, uczestniczyć w tym mechanizmie tworzenia tego śladu pamięciowego, czy też utrwalania jego. Natomiast my możemy coś zapamiętać również wtedy, właśnie kiedy tylko i wyłącznie na coś zwracamy uwagę, czyli nawet na rzeczy, które nie wzbudzają w nas emocji, po prostu często albo długo na coś patrząc, coś nam się utrwali w pamięci bez tego udziału tego elementu emocjonalnego. Mhm. Czyli jakby utrwalamy percepcję, czyli jakby tak można powiedzieć, naświetlamy tą kliszę patrząc na coś długo i wtedy ten obraz na tej kliszy pozostanie, wywoła się, da się go wywołać. Natomiast te, ten proces jest znacznie efektywniejszy wtedy, kiedy właśnie to, na co patrzymy jednocześnie jest czymś, co pobudza nasze emocje, bo wtedy można powiedzieć, że mamy z dwóch stron. Z jednej strony uwaga podtrzymuje aktywność tego fragmentu kliszy, który ma się naświetlić, a z drugiej strony ten hipokamp przy wsparciu układu emocjonalnego również tam wali tą dodatkową porcją światła w ten fragment kliszy, dzięki czemu ten obraz się łatwiej wywołuje. Czy ty u siebie pracujesz w jakiś sposób nad swoim mózgiem, żeby właśnie aktywować niektóre części, które uważasz, że są najistotniejsze? No, jestem nauczycielem. Więc chcąc, nie chcąc, jakby ten mózg musi pracować, ta kora musi pracować. Oczywiście ja się łapię na tym, że ja też oceniam za pomocą pewnych stereotypów, ale jestem ich świadomy, mhm. więc staram się tego unikać, łapię się na tym, a przynajmniej jestem wyczulony na to, że mogę takie błędy popełniać. No ale generalnie, no, praca z ludźmi jest czymś, co tą korę mocno uaktywnia. No, każdy jest inny. Sytuacje są bardzo złożone, są rzadko kiedy w 100% powtarzalne, więc zawsze są elementy nowości. Więc to są jakby sytuacje, w których ta kora mocno pracuje, no bo musi, bo trzeba kontrolować złożone reakcje w złożonym świecie społecznym. To są najbardziej złożone sytuacje, z jakimi styka się nas, nasz mózg, prawda? Takie techniczne wyzwania. Oczywiście są trudne dla mózgu, ale prawdziwym wyzwaniem jest wyzwanie bycia wśród ludzi. To jest wyzwanie. I przy przebywania w tym środowisku, które jest zupełnie nieprzewidywalne. Tak. Bo zawsze coś się... Czyli w takim razie moje podcastowanie też będzie aktywowało bardzo mocno moją korę przedczołową. Jasne. Super, to, to się cieszę. A czy można w takim, bo druga rzecz, którą zauważyłem, że jest chyba taka super istotna, to jest wydzielanie serotoniny. Czy to się da jakoś kontrolować bądź pobudzać? No, wprost się nie da. To jest niezwykle trudne. Znaczy my, my też nie do końca rozumiemy mechanizmy, które rządzą wydzielaniem tej serotoniny, czy znaczy znamy te drogi, które służą temu regulacji, ale to, te wszystkie procesy są tak okropnie skomplikowane, że trudno jest jednoznacznie powiedzieć, w jaki sposób to się dzieje. Na pewno jest jeden mechanizm, który usprawnia ten system, polegający na tym, że jeżeli w sposób długofalowy radość z życia jest taka, że jest na plus, jakby można powiedzieć, że ten nasz nastrój jest na plus, czyli mamy jakieś spełnione wszystkie potrzeby, może z lekką górką, ale bez przesady, nie może być za duża górka, to jest niezdrowe dla serotoniny, jakie są za duże skoki tej radości, więc jak jest życie poukładane, w sensie takie, że spełniamy potrzeby, ale nie ma takich zbyt gwałtownych wzlotów, ale też nie ma zbyt gwałtownych spadków tego nastroju, spowodowanych tym, tymi nieprzyjemnymi emocjami, to to wpływa dobrze na tą jakby taką stałość działania tego systemu serotoninowego, który to system, może być utrwala w swoim działaniu. Te wszystkie receptory są bardzo dobrze wyregulowane, jeśli chodzi o ich ilości na poszczególnych komórkach i ten cały system ma dzięki tej serotoninie bardzo dużą zdolność do tego, do tej takiej samoregulacji, czyli odpowiedniego Przygaszenia układu emocjonalnego, żeby emocje nie były zbyt wybujałe, i te przyjemne, i te nieprzyjemne, i z jednoczesnym wsparciem właśnie tej kory mózgowej, która dzięki temu ma też większą łatwość tym, żeby i nad tym układem emocjonalnym panować, nad zachowaniem panować, i być jednocześnie odpowiednio kreatywnym i otwartym ten ktoś, żeby był na to, co się dzieje i móc mieć tą jakby taką większą łatwość penetrowania swojej pamięci w poszukiwaniu jakichś rozwiązań. Więc wiemy, że stałość jest taką rzeczą. Czyli trzeba spełniać swoje potrzeby, ale jednocześnie dbać o to, żeby to życie nie było zbyt takie, można powiedzieć, wahające się pod względem nastroju. Więc to jest to. No, najgorsze dla serotoniny, wiemy, co jest najgorsze. Najgorszy jest właśnie silny stres i długotrwały stres. Taki, który właśnie związany jest z tym brakiem tych mechanizmów kontroli, związanych z tym, że nie kontrolujemy tego czegoś, co jest źródłem tego stresu. I to jest coś, co niszczy to działanie serotoniny, więc im więcej spokoju w naszym życiu, tym ten poziom serotoniny się bardziej stabilizuje, system działa poprawnie, a tym samym człowiek jest bardziej gotowy na to, żeby sprostać wezwaniu tym, tych skoków tego nastroju i w górę, i w dół. Bo ten system pozwala na to, żeby przejść do porządku dziennego nad tym, że coś się wydarzyło super, Czyli chodzi o to, żeby ucieszyć się, zapamiętać to, co sprawiło, że jest mi super, ale żeby wszystko szybko wróciło do normy, bo to jest coś, co będąc w normie, czyli w takim może być neutralnym nastroju, my mamy największą gotowość do tego, żeby móc sprawnie regulować to, co się dzieje pod wpływem zmiany tego nastroju. Czyli coś, co może nie jest do końca takim jakby utrwalonym, takim jasnym poglądem wśród badaczy. Ale ja się często z tym i jest mi to bliskie, więc to powtarzam, mm -hmm. że, że ten stan taki homeostazy, mówiąc takim językiem fizjologicznym, czyli tego dobrostanu, jest stanem, w którym nasz nastrój nie jest ani podwyższony, ani obniżony. Czyli masz powiedzieć, że idealną sytuacją jest stan, który jest neutralny. Taki stan spokoju, ja bym go nazwał stanem spokoju. szczęście, jak niektórzy mówią, że chcą być zadowoleni i mieć wielki uśmiech, tylko po prostu stan spokojny, gdzie wszystko jest ok. Tak, nie, nie mam żadnych potrzeb, mam wszystkie spełnione, ale nie jest też nic nie mam spełnione ponad to, co potrzebuję. Czyli taki zero, taki totalny spokój. Nic nie potrzebuję. Jak teraz to wytłumaczyłeś, to się wydaje w gruncie rzeczy logicznym, no bo ten mózg jednak jest odpowiedzialny za to, żeby spełnić nasze potrzeby, więc to tak powinno działać, ale te, dla mnie z drugiej strony to też jest niesamowite, że ja dbając o swoje życie, jednocześnie mój mózg będzie mnie za to wynagradzał i jeszcze, działał jeszcze lepiej, co będzie mi pozwalało jeszcze lepiej spełniać swoje potrzeby. Więc to jest takie samo, samo napędzające się pozytywne koło. Tak, ale też to, co jest niestety problemem naszym, jakby zwłaszcza tego współczesnych ludzi, to to, że my. Można powiedzieć, podnosimy sobie poprzeczkę. To znaczy, nasze potrzeby przestają być tylko i wyłącznie naturalnymi potrzebami, bo one są jakby sztucznie zawyżone, te nasze potrzeby, przez różne rzeczy, które nie są potrzebne do przetrwania, ale do których się przyzwyczailiśmy jako coś, co dawało nam radość. Mhm. Czyli można powiedzieć, że jeżeli na przykład, nie wiem, korzystamy z rozrywki, jakiejkolwiek, prawda? To nie jest coś, co jest, służy nam przetrwaniu, prawda? ten dodatkowa porcja przyjemności związana z tą rozrywką ale ponieważ mózg doświadcza tej rozrywki to jakby tworzy sobie taki podwyższa sobie pułap tego co traktuje jako normę a w związku z tym wtedy niby mając spełnione wszystkie naturalne potrzeby nie będąc jednocześnie kimś poddanym działaniu tej rozrywki mózg wytwarza stan deficytu tej nagrody ponieważ uznał tą rozrywkę jako część swojego świata która ma być czymś co jest stale obecne i to sprawia, że niby wszystko jest ok, ale nic nie jest ok, dlatego że jest wciąż ten deficyt nagrody związany z tym czymś, co się działo regularnie, co mózg ucząc się uznał za część stałą naszego świata. A czy to też nie jest tak, że to działa na naszą korzyść i dzięki temu się rozwijamy jako ludzkość? No tak, no, z perspektywy ewolucyjnej jak najbardziej to nas popycha do rozwoju, poszukiwań i tak dalej, czyli jakby nasz gatunek się dzięki temu rozwija jesteśmy coraz lepsi, więc coraz lepiej szybciej i tą planetę niszczymy, prawda? Władając nią coraz lepiej. więc z punktu widzenia jakby takiego doboru naturalnego, no to jest okej. Okay. Natomiast z punktu widzenia jednostki, no to nie jest okej, okay, prawda? Nie jest okej. Okay. Jeśli się spełnia te wszystkie potrzeby i cały czas dostarcza się czegoś nowego, to nie uważam, żeby było cokolwiek nie okej. Okay. I to też tutaj dochodzi do koncept nudy że pewne rzeczy po, po, po pewnym czasie się nudzą i to nawet mówią, jak już wcześniej wspominałem o podróżnikach, osoby, które były w bardzo wielu krajach w pewnym sensie nawet odnośnie tego odczuwają nudę, bo już na nich nie robi wrażenia pojechać do następnego kraju, bo już były w tylu krajach, że to jest po prostu normalne i nie w żaden sposób nie zaskakujące więc ten, 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 ten efekt nudy jest bardzo ważny i dzięki temu można robić nowe, fajne rzeczy. No tak, ale jednocześnie człowiek niestety jakby ulega takiemu powiedzmy e, efekt jest taki, że jakby to wymusza robienie pewnych rzeczy, które są dla niego czymś, co przestaje być atrakcją, a zaczyna być koniecznością. Mhm. I jakby to jest, można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to fajne, bo człowiek jest w ruchu, poznaje nowe rzeczy, robi wciąż nowe rzeczy, ma poczucie, że dużo się dzieje, prawda? Co mu daje mu po prostu stan taki tego nowego zero. Tego podwyższonego w stosunku do naturalnych wymagań, ale jednak tego stanu, który jest dla niego normą. Mhm. Czyli, tak jak mówisz, to przestaje robić wrażenie na kimś, że ktoś podróżuje po świecie, skoro on już nie czerpie satysfakcji z tego, tylko po prostu sprawia, że nie czuje się źle. Czyli on musi. A wiemy, jak to jest z tym muszę, prawda? Lepiej wolimy, jak coś chcemy, ale nie, że musimy. No więc, jakby w tym sensie dla mnie, z mojej perspektywy, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, że dużo fajniej jest być kimś, kto nie, nie, nie podrasuje sobie tego świata za bardzo. Dlatego, że wtedy już, już w którymś momencie jest bardzo trudno, żeby znaleźć to coś, co będzie czymś, co sprawi, że poczuje ten stan uniesienia ponad to, co muszę mieć normalnie na co dzień, żeby czuć się po prostu zwyczajnie i normalnie. Mm -hmm. To też już bardziej jest taka, takie zagadnienie filozoficzne niż. Jasne. Mm -hmm. W zależności od tego, jak to podchodzi. Ja też się zastanawiam, czy nie jest to różne w zależności od tego, jaki ktoś ma temperament. I że to nie można powiedzieć z perspektywy jednej osoby, że wszyscy powinni tak jak ja, bo ja bo według mnie tak powinno być, tylko ludzie, ludzie się różnią, tak samo jak są ci ekstrawertycy i introwertycy, to są ludzie, którzy lubią pędzić i lubią pędzić. Ja jestem taką osobą, która uwielba pędzić. Jak się nie pędzę, to mi się nudzi. Staram się dobierać rzeczy tak, żeby, te, żeby to nie było tak, że. Spędzę z co jest kompletnie bez sensu, i mi to sprawia przyjemność. Nie, nie uważam, żebym robił źle, albo żebym robił coś nieproduktywnego, bo jakby zapewniam sobie rzeczy, które dają mi bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to spokój, czyli mam tą homeostazę, o której wcześniej wspominałeś. Więc jeśli nie skupię się na jakichś takich absurdalnych rzeczach, za którymi się podąża, to wydaje mi się, że to jest w porządku. Tak, ale też ten temperament, o którym wspomniałeś, jest w pewnym sensie czymś, co jest, jest można być takim po części efektem pewnej zmienności genetycznej, która jest między ludźmi. Mhm. Możemy do tego wrócić za chwilę, mhm. a po części oczywiście tym czymś, co się dzieje w naszym życiu, czyli tych naszych doświadczeń. Czy można powiedzieć, że powiedzmy, jeżeli twoje dzieciństwo, czy moje dzieciństwo oferowało nam dużo różnorodnych atrakcji? To ona w tym sensie kształtuje naszą osobowość, ten temperament, że podwyższa te wymagania wobec tej zmienności w świecie, żebyśmy czuli się ok. Czyli nagłe spowolnienie, wyrzucenie wszystkiego wejchanie w bieszczady jest często dla ludzi zabójcze, ponieważ świat jest za mało dynamiczny. W tej wiosce, gdzie prawda czasem przejdzie tylko niedźwiedź koło Twojego domu, a czasem nic się nie dzieje. No w każdym razie, a po części jest to kwestia genetyczna, czyli jakby my rodzimy się mając różne geny, różne warianty genów, które to te warianty wpływają m.in. na aktywność tego układu nagrody, bo my de facto cały czas mówimy o układzie nagrody, mhm. czyli tym, który odpowiada za nastrój, jego wzroty i upadki. Więc niektórych układy nagrody z powodów genetycznych są bardziej reaktywne, czyli reagują one bardziej. Czyli można powiedzieć, że czerpią więcej radości z różnych rzeczy, które są miłe w ich świecie, ale jednocześnie ta większa reaktywność skutkuje tym, że łatwiej i szybciej wdrażane są mechanizmy takie adaptacyjne, które polegają na tym, że nasz układ nagrody już nie reaguje tak mocno na pewne rzeczy, czyli szybciej się do tego przyzwyczaja, szybciej się tym nudzi, a w związku z tym szybciej ogarnia go ten stan tego deficytu aktywności, który skutkuje tym, że my musimy już coś zrobić, żeby czuć się normalnie, a nie że tylko możemy, żeby było fajnie. Mhm. Ja miałem ostatnio rozmowę z moim kolegą, z którym kiedyś jeździliśmy na rolkach. jeździłem na rolkach wyczynowo, czyli poskakałem po rurkach na rampie bla bla bla. I to jest taki aspekt, który, z którym się z tobą zgadzam jak najbardziej, że to było destrukcyjne zachowanie, bo teraz rzeczywiście było tak, że musiałem zrobić coraz trudniejszy trik, coraz trudniejszy trik, coraz trudniejszy trik, i dochodziło do sytuacji, gdzie musiałem zrobić coś, gdzie naprawdę mogło mnie to kosztować moje zdrowie. I to było bez sensu, bo tak naprawdę miałem z tego poza satysfakcją nie za, nie za wiele, bo co z tego, że potrafię zjechać na rokach po jakiejś rurce. Ale jeśli robi się coś takiego, jak na przykład Ty, gdzie popularyzujesz naukę i dzięki temu inni ludzie z tego odbierają jeszcze pozytywne bodźce i mogą poprawiać swoje życie, to wydaje mi się, że warto za tym pędzić, bo nie że ty dostajesz pozytywne bodźce, to jeszcze inni ludzie dostają pozytywne bodźce. I to nie do końca jest. Wydaje mi się, żeby w pewnym momencie człowiek by doszedł właśnie do tego momentu, żeby się nudziło, gdyby się nie, 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 nie dodawało takich rzeczy. Jeśli się wybierze te rzeczy, które są pozytywne dla człowieka i dla społeczeństwa, to, to chyba dobrze, jak się za, za tym pędzi. No, oczywiście, no ten, jakby to, jeżeli robimy tylko rzeczy, takie, które są dobre dla innych, to, to ma tę wartość dodaną oczywiście, która sprawia, że my czerpiemy z tego większą satysfakcję i mamy ogólnie poczucie tego szczęścia takiego eudaimonistycznego, czyli takiego z perspektywy patrzymy na swoje życie jako spełnione, ponieważ robimy dobrą robotę, prawda? Czyli to oczywiście jest cenne. Jeżeli tylko i wyłącznie to czemuś służy. Natomiast myślę sobie, że to jest taki stan, który jest pośredni pomiędzy umiejętnością czerpania radości z życia z faktu, że nic nie potrzebuje, nic się nie dzieje, życie jest jakie jest, takie skromne, ale wspaniałe. Mhm. Tak I to mi wystarcza. Jakby za niczym nie muszę gonić. Ja na przykład zazdroszczę takim ludziom, którzy jakby czerpią radość z życia, spokój. Widzą w tym świecie swoim z takich prostych rzeczy, w stylu, że mają gdzie mieszkać, mają ten, nie wiem, jakąś tam swoich kilku przyjaciół, mają jakiś ogródek, prawda, który tam sobie wypielą e, i to jest takie spokojne życie. Bardzo ograniczone pod względem tej różnych atrakcji takich związanych z rozrywką, ale też jakiś taki szaleństw. Dlatego, że umiejscowiam ten stan, który mamy, powiedzmy my, pod tym względem myślę, że mamy tu podobnie, czy że coś tam, dużo się musi dziać w tym naszym życiu, wtedy czujemy się OK, że to jest coś pośredniego pomiędzy tą, tą, tą sytuacją, której opisałem, a czymś, co mógłbym nazwać uzależnieniem. Mhm. Bo uzależnienie jest jakby. Na końcu tej drogi, czyli to jest ten taki najgorszy patologiczny stan, kiedy ktoś musi, a jak tego nie ma, to czuje taki silny zespół odstawienny, który jest właśnie efektem tego deficytu, tej nagrody, deficytu, tej przyjemności, który jest na tyle bolesny, prawda, że powoduje, że ktoś no, jest zmuszony, żeby w ogóle jakkolwiek móc funkcjonować. No i teraz myślę sobie, że to jest tylko kwestia, jakby. Na skali od 0 do 1, gdzieś ja jestem w którymś momencie, ale jeśli chodzi o sam mechanizm tego, co się ze mną dzieje, to jest de facto ten sam mechanizm, który u ludzi uzależnionych powoduje, że muszą coś robić, prawda? To jest tylko kwestia natężenia tego suwaka, jak go przesuniemy w tamtą stronę. I jakby może to jest kwestia też tego, że ja wiedząc, jak to działa i z czym to jest związane, to jest coś, co mnie niepokoi. Być może odbiera mi część tej przyjemności, to gonienie za tym, żeby coś. Działo, bo wtedy jest fajnie, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten mechanizm jest dokładnie ten sam, który rządzi osobą uzależnioną, którą popycha do tego, żeby tkwiła, prawda, przywiązana do jakiejś jednej czynności, którą musi wykonywać, bo inaczej jest krucho. Tak, jak rozmawiam tu u mnie z ludźmi, którzy się zajmują uzależniami, to oni mówią, że uzależnienie definiuje właśnie bycie na tym końcu spektrum, gdzie traci się na tym kontrolę, gdzie zaprzepaszcza się całą resztę tylko po to, żeby wykonywać daną czynność, o której, o której się człowiek uzależnił. I w takim przypadku uważam, że to jest destrukcyjne. Natomiast bycie wcześniej na tym spektrum nie uważam, żeby było złe. Bo teraz, jeśli weźmiemy tą osobę, która wyjechała sobie do bieszczat i tam raz w roku przejdzie niedźwiedź, to wszystko w porządku, dopóki ta osoba nie będzie potrzebowała pójść do lekarza. Jak będzie potrzebowała pójść do lekarza, Trafi na kogoś, kto jednak potrzebuje biec, cały czas się rozwijać, uczyć i ta osoba będzie musiała pomóc tej osobie. Więc to nie jest tak do końca, że oni są w stanie funkcjonować bez ludzi z innym temperamentem i prawdopodobnie nie jest tak, że ci ludzie z innym temperamentem nie są w stanie funkcjonować, nie są w stanie funkcjonować bez nich. Wtedy wydaje mi się, że to jest takie w. Wymiana pomiędzy, pomiędzy ludźmi. Jasne, no ta zmienność czemuś służy, prawda? Czyli po to różni, żeby móc zajmować różne powiedzmy, funkcje społeczne i ogólnie, żebyśmy byli gotowi na to, że w zależności od tego, kogo bardziej trzeba to znajdziemy tego, który ma właściwe cechy do zrobienia tego, czegoś, co trzeba zrobić, żeby ogół było dobrze. Więc oczywiście to jest bardzo cenne. Nie mówię, tylko czasem tak sobie myślę, że czasem sobie myślę, że troszkę zazdroszczę tym ludziom, których świat jest taki bardzo poukładany i powtarzający się z bardzo małą liczbą elementów, które są im potrzebne do szczęścia w tym świecie. Bo czasem to jest taki moment, że albo brakuje czegoś, bo życie nie zawsze jest takie fajne w tych efektach tego, tej pogoni, za tą atrakcjami, i tak dalej. Albo po prostu czasem jest człowiek zmęczony i potrzebuje czegoś, żeby poczuć się dobrze, ale już nie ma na to sił. I to są takie momenty, w których myślę sobie, że. Gdybym był taki mądry, mając trzy miesiące, to bym wyrzucił wszystkie zabawki z łóżeczka, które mama mi przyniosła, czy z tata, bo bym wiedział, że to jest początek tej drogi, która sprawia, że ja w życiu potrzebuję za dużo. Ja myślę, że trawa jest zielona zawsze po drugiej stronie. I ja przez długi czas miałem z tym problem też, i dlatego też teraz się wymieniam zdaniami tutaj, bo dużo mnie kosztowało dojście do momentu, gdzie ja się czuję w porządku z tym, że ja lubię gonić. I zawsze wszyscy mówili, nie goń, to jest właśnie uzależnienie, będziesz pracocholikiem, tego nie można robić, to jest wieczna pogoń, wieczny stres i wieczne poczucie braku. Ale jeśli ktoś zaczyna od, odnajdywać w tym satysfakcję, to. Problem się tak właściwie kończy i przestaje się postrzegać tych innych ludzi jako coś, czego właśnie mi brakuje. Tylko wiem, że ja mogę im coś zaoferować, wiem, że oni mogą zaoferować coś, mi i jest super. Nie, no pewnie, oczywiście. Im szerzej na to spojrzymy, tym to znajdziemy więcej sensu i, i satysfakcji. Ja też to robię oczywiście, bo inaczej bym tego nie robił, bo wiemy, że odstawienie, prawda, odseparowanie się od pewnych bodźców sprawia, że one w którymś momencie przychodzi taki moment, że przestajemy już ich potrzebować. I one jakby na nowo działałem silnie, więc to jest ta kwestia tego odwyku, prawda, który sprawia, przywraca jakby tą zdolność mózgu do reagowania tak, jakby się z czymś stykał, no może nie po raz pierwszy, ale, bo już to zna mimo wszystko, ale jednak w sposób znacząco mocniejszy. No więc ja wiem, że zawsze mam za nadrzut taki sposób polegający na tym, że mogę na dwa lata, prawda... Zakopać się gdzieś tam w jakimś podziemiach, e, przeczekać i wyjść, prawda? I czerpiąc radość z faktu, że e, widzę jakiegoś tam, prawda, żuczka biegającego po źdźble trawy mm -hmm. e, i się nad nim zachwycić, e, tak jakbym to robił po raz pierwszy, widząc po prostu świat. Mam jeszcze jedno pytanie. Wracając jeszcze do tego mojego narzędzia, które mierzy mi tętno, czy są narzędzia dostępne dla normalnych zjadaczy chleba, które mogłyby mierzyć zmęczenie mentalne? jakie zmęczenie utrzymywaniem uwagi? Czy da się to jakoś zmierzyć? Mogłyby być jakieś statystyki, które by to podawały, czy czego dałoby się takkolwiek wyliczyć, czy to muszą być jakieś specjalistyczne narzędzia? W mózgu byłoby to dość łatwo zmierzyć z tego powodu, że to by można było mierzyć czasem, w jakim aktywność tej naszej kory w tym przedczołowej, tej podejmującej ten poznawczy trud, prawda? Im, Im ona szybciej wzrasta, jej aktywność wypowiedzi na pewną zmianę w otoczeniu, to można powiedzieć, że tym wtedy ta nasza taka sprawność intelektualna jest potencjalnie większa. I to jest coś, co jest związane z tym zmęczeniem takim mentalnym. To znaczy, jeżeli mamy zmęczony ten system uwagi, mhm. to wtedy wówczas właśnie ta kora aktywuje się z pewnym takim opóźnieniem. To sprawia, że można powiedzieć, że mamy obniżony, osłabiony refleks, spowolniony. Refleks tak? mentalny. Tak, czyli jakby trudniej jest nam szybko ogarnąć sytuację, trudniej nam jest podjąć szybką decyzję. Czyli no, spadła szklanka i wolniej będę... Zabierał się do sprzątania tego. Tak. Myślałem, że powiesz, że będę wolniej ją łapał, bo to jest takie pewne odruchowe działanie, mm -hmm. więc raczej tej kora nie zdąży się włączyć, ta przedczołowa, przy łapaniu czegoś, co spada. Ale tak, ale tym zabieraniu się za sprzątanie to jak najbardziej. I to jest coś, co można mierzyć albo samą aktywnością tej kory, ale można byłoby to też teoretycznie mierzyć aktywnością neuronów, które znajdują się w pniu mózgu, mm -hmm. które aktywują tą korę. Te są, tam są te systemy, o których wciąż w sumie mówimy, czyli system dopaminowy, może system noradrenergiczny najbardziej, bo to jest taki aktywator, też po części system serotoninowy i parę innych systemów służą temu, żeby aktywować tą korę mózgową. I te komórki się męczą w takim sensie, że jak one są długo aktywne, to im się włącza mechanizm, który sprawia, że one muszą jakby odetchnąć, czyli jakby pewne mechanizmy regulacyjne sprawiają, że trudniej jest te komórki aktywować. Tą kawą, którą ja przynajmniej piję, to ja próbuję sobie spowolnić to męczenie się tych komórek. Kawa tak działa właśnie. I teraz można powiedzieć, że to jak bardzo one są reaktywne, jak szybko duża ich ilość w stanie jest podjąć dużą aktywność przy zmianie która zajdzie w moim otoczeniu, to to jest to miarą jakby tej takiej sprawności intelektualnej, jeśli chodzi o tą szybkość podejmowania tych działań poznawczych w odpowiedzi właśnie na te zmiany w moim otoczeniu. I teraz po części troszkę, aktywność tych komórek pnia mózgu jest skorelowana z aktywnością tego układu współczulnego, mhm. czyli tego, który jest związany jest właśnie z tą adrenaliną i noradrenaliną, ale działającą na tym obwodzie, czyli robiącą tą aktywację tego krążenia, rozszerzają oskrzela, rozszerzają źrenice, prawda? rozszerzają naczynia krwionośne w mięśniach, w mózgu, a kurczą w żołądku, czyli coś, co też jest związane z tą pracą serca. No, i teraz, ponieważ te systemy są skorelowane, czyli zmiana powoduje i aktywację tego pnia mózgu, ale też aktywację układu współczulnego, który ma przygotować nasze ciało na tą zmianę, to można powiedzieć, że mierząc jakby szybkość i siłę, znaczy siłę to trudno, bo ona jest różna przy różnych bodźcach, ale powiedzmy, że szybkość tej aktywacji współczulnej przy zmianie byłaby miarą jakby pośrednią tego, jak łatwo i szybko nasze neurony w pnie mózgu są w stanie podjąć tą aktywność. Służącą aktywacji tej kory do tego, żeby ona była czymś aktywnym w działaniu. Czyli nie dałoby się tego zmierzyć żadnym narzędziem dostępnym, jakimś. Da, są jakieś takie elektrody, które można sobie gdzieś tu przyczepić albo gdzieś tutaj, które by to w jakiś sensowny sposób mierzyły? Teoretycznie tak. Nawet te zegarki takie, te smartwatchy, które mierzą te parametry, byłyby w stanie mierzyć tą zmianę aktywności układu współczonego. Tym nagłym zmianom, prawda, tętna chociażby szybkość tego tętna. Natomiast trzeba byłoby jeszcze znaleźć ten punkt startu, to znaczy ten system musiałby dostawać sygnał o tym, w którym momencie nastąpiła zmiana, która stała się podstawą tej aktywacji. Mhm. Bo skoro nie wiemy, kiedy stoper włączyć, to trudno jest mierzyć, jak szybko nastąpiła aktywacja. A czy są takie aplikacje do treningu mentalnego i one polegają na tym, że ma się aplikacje i na przykład wyskakują jakieś elementy i trzeba jak najszybciej w nie kliknąć. I czy w ten czas reakcji też by był skorelowany z tym, na ile jestem zmęczony mentalnie? Znaczy myślę, że one mogą w dużej mierze e, sp Powodować zwiększenie takiej zdolności do tego, żeby szybko mierzyć w tym, jakby polu widzenia, zmiany, czyli jakby mieć tą dobrą taką przestrzenną. Zabrakło mi teraz słowa, to umiejętność takiego. E, Orientowania się orient, w przestrzeni. Oh, tak, orientacji przestrzennej, jeśli chodzi o to, gdzie nastąpiła zmiana, takiego szerokiego spojrzenia, prawda, na tą zmianę i e, szybkiego działania. Natomiast czy one będą ćwiczyć szybkość naszego działania? To niekoniecznie. Wiemy, że raczej na tą szybkość wpływa relaks. To znaczy, jeżeli mamy momenty w ciągu dnia, które służą spowolnieniu aktywności, to to są te momenty, które służą temu, żeby ten system aktywujący naszego mózgu był w stanie się Zregenerować. Mhm. Czyli jakby ćwiczyć nie trzeba aktywacji mózgu, bo ona jest automatyczna. E, czyli jakby ćwiczymy najwyżej konkretne funkcje związane z uwagą, na przykład tą, związaną z tą przestrzenną uwagą. Natomiast sama aktywacja będzie tym szybsza, i my będziemy w stanie częściej albo głębszy sposób spowolnić mózg na żądanie albo przy Korzystając z jakiegoś rytuału, po to, żeby regenerować te komórki w nim mózgu, żeby one były gotowe do podjęcia masowo pracy wtedy, kiedy następuje ta zmiana. Mm -hmm. Ja się nad tym zastanawiałem, co gdyby robić coś takiego i przed wysiłkiem, i po wysiłku, i mierzyć sobie czas reakcji na klikanie tego przed i po wysiłku, i to by było, da, dawało jakiś miernik tego, czy ktoś jest zmęczony mentalnie, czy nie. To ma, to ma sens? Mogłoby być, tylko samemu ja bym tego sobie nie robił. Mm -hmm. No bo ty masz jakąś tezę, jakieś oczekiwania, więc mm -hmm. myślę, że nie. Nieświadomie, nawet nie chcąc, byś szedł w stronę osiągnięcia efektu, których oczekujesz. Nie? Czyli to nie, nie wyjdzie, jeśli ta, będę chciał to zrobić na sobie. Ta, nawet nie powinieneś wiedzieć, jaki jest sens tego badania, prawda? Na tym polega ta podwójno-ślepa próba. Czyli ten ktoś, kto miałby to robić, też mu nie mógł wiedzieć, po co ci to robi. Więc musisz wiesz, zorganizować bardzo dużą siatkę agentów, którzy ukryją prawdziwy sens, cel tego badania, i jeszcze na zatek ciebie zmylą, że badamy coś innego niż badamy. Ja bym chciał wiedzieć, jak mój mózg się męczy. To mam nadzieję, że kiedyś wynajdę takie narzędzie, które będzie to pokazywało. To twoje zmęczenie mentalne na dzisiaj 45, będę mógł to kontrolować. No wiesz, myślę, że to całkiem łatwe jest, bo można mierzyć aktywność tego, tych komórek tego pnia mózgu. Te metody, jakby. Analizowanie aktywności poszczególnych fragmentów są coraz lepsze, nasza rozdzielczość jest coraz większa tych aparatów obrazujących funkcje mózgu. Więc jakby to jest możliwe, żeby móc oceniać jakby stopień czy jakby proporcje, ilość neuronów, która jest aktywna w stosunku do wszystkich neuronów, które na przykład tworzą daną strukturę. Mhm. I w ten sposób jakby moglibyśmy wiedzieć jakby jaki jest potencjał tej aktywności tych twoich funkcji poznawczych. Oczywiście Mierzymy tylko jeden z parametrów, czyli szybkość podejmowania tej próby, czyli coś, co możemy określić zmęczeniem, natomiast to nie jest coś, co bezpośrednio wpływa na jakość, dlatego że jeżeli powiedzmy no, staniesz w sytuacji, której nie masz gotowego rozwiązania takiego poznawczego, to nie jest typowa sytuacja, to czas jakby podjęcia decyzji rozwiązania problemu w Twoim przypadku będzie znacznie dłuższy niż u kogoś, kto jest nawet zmęczony, ale bywał w tej sytuacji, prawda? Czyli w tym, w tym momencie jest już technologia na podstawie której można by próbować budować takie urządzenie. Myślę, że tak. Jesteśmy w stanie jakoś to mierzyć. Mhm. Może nie w sposób idealnie dokładny, ale myślę, że... Ale to, tyle... to też nie mierzy dokładnie. Tak. Mhm. Dałoby się. To byłoby drogie oczywiście, ale myślę, żeby się dało technicznie na pewno. Mhm. Co aktualnie tobie sprawia największą przyjemność jeśli chodzi o pracę w, w okolicach tematyki mózgu? Znaczy mi największą frajdę sprawia od, od zawsze odkąd to poznałem, pracę ze, ze studentami, czyli jakby uczenie, e, to jest źródło mojej nieustającej radości, ten kontakt ze studentami, e, no i kontakt z taką publicznością związaną z popularyzacją, czyli takimi, powiedzmy, osobami na co dzień nie zajmującymi się kwestiami mózgu. E, Mnie interesuje w samym mózgu, jeśli chodzi o samą tematykę, e, taka tematyka codzienności, to znaczy ja mam takie idee fix, że chciałbym e, kiedyś e, jakby móc od samego początku jak się człowiek budzi do samego końca, kiedy zasypia i to, co się dzieje w śnie, każdą jedną czynność móc sobie wyobrazić, jak ona przebiega z perspektywy mózgu. Więc czasem albo od kogoś usłyszę jakiś proces, który się dzieje, jakaś sytuacja, która, która ma miejsce w życiu jakiejś osoby, i to są rzeczy, które mnie, tak jakby, może być, inspirują do tego, żeby próbować szukać odpowiedzi, jak te procesy, jak ta sytuacja wygląda w mózgu osoby, która ją przeżywa. Mm -hmm. No nie wiem, typu, powiedzmy, powiedzmy takie najprostsze, ale powiedzmy, że ktoś śpi albo czuwa, albo ktoś jest właśnie zmęczony, albo jest czuwający mocno, w sensie wypoczęty, albo kocha się, albo je obiad, prawda, szykuje się do seksu, albo szykuje się do obiadu. No i te, takie codzienności, czyli to co się dzieje w tych różnych zwyczajnych rzeczach, część, czasach tego, które towarzyszą nam w życiu, właśnie jak to, jak to przebiega z perspektywy tych zmian neuronalnych. Czegoś ci potrzeba do zrealizowania tego celu? No, myślę, że nasza wiedza niestety jest taka, że bardzo często nie pozwala w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na te pytania. Więc ja sobie tworzę w głowie jakieś hipotezy yy, i. Często te hipotezy jakby są czymś, co opisuje. Staram się mówić, że to jest pewna hipoteza, że to nie jest do końca jasne i klarowne, że to jakby staram się być uczciwym mówiąc temu, kto mnie słucha, że to nie jest do końca pewne, ale jest możliwe, biorąc pod uwagę to, tamto i tamto, ale są takie rzeczy, które powiedzmy jest. Te wszystkie szczegóły, które rządzą pracą tych poszczególnych struktur naszego mózgu, chociażby ten system serotoninowy, byłoby cudownie wiedzieć, jak on jest regulowany w pełni, jak on sam siebie reguluje, jak wpływa na inne systemy, a jak inne systemy na niego wpływają. Byłoby to świetne, bo to by nam bardzo dużo. Pozwoliło zrozumieć w tym, jak działa mózg. Natomiast no, mam tą pokorę wobec tej, tego stanu naszej wiedzy, że nie przeskoczymy pewnych rzeczy. I wiem też, że no, nie starczy mojego życia na to, żeby doczekać się tego momentu, w którym powiemy, że już wszystko wiemy. Więc no, czy jest takim poczuciem, że nie wszystko jest możliwe, ale jednocześnie mam wielką frajdę z odkrywaniem kolejnych rzeczy, które pozwalają mi właśnie uzupełnić tą lukę. W taki sposób, że czuję satysfakcję, że o coś nowego wiem. I to po tobie widać. I to jest coś, co ci mówiłem już przed podcastem, że widać w tobie tą pasję, że widać, że lubisz to robić, pasjonuje cię to i w bardzo fajny sposób o tym opowiadasz. Więc mi się też tego przyjemnie słucha. Czy jest coś, czego dzisiaj nie powiedzieliśmy, a w tym kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, jest ważne? O to myślę, że o mózgu można byłoby rozmawiać za 17 godzin i <laughs> dalej by było o czym. Trudno mi powiedzieć, no, wydaje mi się, że starałem się w miarę dokładnie odpowiedzieć na twoje pytania. Mm -hmm. e, I tak nie, nie miałem poczucia, żebyśmy wyskoczyli z jakiegoś tematu e, tak, w taki sposób, że on byłby totalnie dokończony. E, natomiast pewnie zawsze można byłoby coś więcej do, dopowiedzieć mm -hmm. na pewnych rzeczy. Dobra, ale ja w, na ten moment już e, od o wszystko, o co chciałem zapytać, zapytałem, więc. E... Może powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, jeśli ktoś chciałby się do ciebie odzywać. Mam taki kanał swój, w którym publikuję czasem jakiś wykład, który, który uda mi się przeprowadzić online najczęściej, jako webinar. Wtedy wrzucam taki, taki webinar. I one są tam kilka jest ich dostępnych na moim kanale, pod moim imieniem i nazwiskiem na YouTubie. Natomiast ja najbardziej cenię sobie kontakt z taką, z taką żywą publicznością na sali. Uwielbiam te spotkania. No, i jeżeli ktoś tylko jest w Gdańsku, okolicach, miasta ma czas lub jej mózg, interesuje się tym tematem, to albo mnie, ale też i moich kolegów, koleżanek, które, które zajmują się tym tematyką, na pewno będą szczęśliwi, jak taki ktoś przyjdzie i posłucha. Więc można się ze mną i spotkać na żywo, ale nie tylko ze mną, ale też na tym YouTubie, właśnie takich parę kawałeczków. Próbka tego, co, czego można usłyszeć na tych spotkaniach. Tak. Wszystkie linki wstawimy też pod podcastem. Jeśli ktoś chce kliknąć, to klikajcie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki, wielkie. Siemanko. A teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!